Grają Jacek Mateja z numerem 5 i z 8 Dariusz Dudek. Taka żelazny skład defensywy Odry. Linia pomocy z numerem 17 Mariusz Jakubowski, z 15 Radim Sablik, obok Czecha z 19 Wojciech Górski i z numerem 21 Dariusz Kłus. Paweł Siwik z 6 i Piotr Rocki z 7 będą wspomagać tak naprawdę jedynego napastnika, Marka Saganowskiego. Tak, sądzę, że tutaj Odra spodziewa się, co mówi trener Wieczory, po tych wszystkich artykułach prasowych, frontalnego ataku Legii od pierwszych minut. I przygotowała się do tego, przynajmniej teoretycznie, bardzo aktywnie. I to, co mówisz, na pewno Rocki i Siwik będą lekko wycofani, wspomagali jeszcze drugą linię i będą szukali szansy w szybkim kontrataku. Taki właśnie klasyczne ustawienie na szybką kontrę. Legia. Tutaj proszę nie spodziewać się niespodzianek. Zagra w zasadzie ta sama drużyna, która kilka dni temu biła się z Wisłą w Krakowie. W bramce Radostin Stanek z numerem 1, z 5 jako ostatni obrońca Jacek Zieliński. Siergiej Omeliańczuk z 2 i z numerem 4 Marek Jóźwiak, to kryjący obrońcy. Z numerem 6 Maciej Murawski i z 18 Jacek Magiera, dwaj defensywni pomocnicy. Po prawej stronie Tomasz Sokołowski, a po lewej Tomasz Kiełbowicz z numerem 11. Ofensywny pomocnik Aleksander Wukowicz z 14 i napastnicy Cezary Kucharski i Stanko Switlica. Jest to skład standardowy, Okuka wierzy swoim zawodnikom. Przypomnę, że praktycznie biorąc identycznym zespołem grano w Krakowie, gdzie ten mecz miał decydujące znaczenie do dalszego przebiegu rozgrywek. Drużyna, która nie przegrała 18 meczów, gra bardzo konsekwentnie, gra bardzo skutecznie. Nie ulega na boisku frustracją. Nawet przegrywając mecz 0-1, konsekwentnie realizowała to, co obydwaj trenerzy Okuka i Kubicki nakreślili zgodnie z aktualną formą dyspozycji zawodnika. Widzą Państwo nieobecnych piłkarzy w jednej i drugiej drużynie. Warto powiedzieć, że w Odrze zabraknie dzisiaj dwóch ważnych dla tego klubu napastników, Kałbińskiego i Sosina. Może też dlatego trener Wieczorek zdecydował się na taką, a nie inną taktykę z tylko jednym Markiem Saganowskim, jednym napastnikiem. Sędzia spotkania pan Grzegorz Kasperkowicz i wszyscy kibice Legii dzisiaj na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Podkreślaliśmy to już wielokrotnie, panuje naprawdę niezwykła, nawet jak na te warszawskie warunki, atmosfera, bo tutaj zawsze jest bardzo gorąca, ale dzisiaj no, przebija to nawet wcześniejsze mecze Legii. Są wszyscy prezesi Legii, są różnokolorowe baloniki, zielone, białe i czerwone. Jest nawet młoda para, która widocznie wczoraj wzięła ślub. Dzisiaj zapewne to pan młody nie mógł wytrzymać bez tego, by nie obejrzeć meczu. Szykowanych jest także już wiele, wiele rozmaitych punktów programu w sytuacji, kiedy Legia zostanie mistrzem Polski. Między innymi legioniści odbiorą po raz pierwszy w historii naszych rozgrywek posrebrzaną paterę, trochę na wzór tego, co oglądamy w Bundeslidze. Idziemy do Europy. Idziemy do Europy. Nie ma natomiast przewidzianego scenariusza na ten wariant B, czyli ten wariant jest mniej korzystny dla Legii z Odrą Wisła. Pojawiła się tutaj kwestia tego, co powiedział Cezary Kucharski z Kraków na temat meczu z Odrą. Właśnie młoda para na Państwa ekranach. Właśnie ten wywiad Cezarego Kucharskiego spowodował, że Odra przyjechała tutaj i tego możemy być pewni, wyjątkowo zdeterminowana do tego, by dzisiaj pokrytować Legii szyki i by wygrać na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. I to się czuło, to się widziało już w czasie rozgrzewki. Forma nawet tej rozgrzewki, bardzo agresywna postawa nawet na rozgrzewce. Ja sądzę, że to, co już to powiedział tutaj jeden z interlokutorów, z Magdą rozmawiając, nie wolno żartować na tematy bardzo niebezpieczne. Chyba też uwagę wszystkim piłkarzom. Za chwilę początek spotkania. Odra w niebieskich strojach rozpocznie ten mecz. W bramce Wodzisławian Marcin Bęben. Prawdziwe odkrycie tego sezonu. Człowiek, który obronił już kilka rzutów karnych. Rozpoczną Piotr Rocki i Marek Saganowski. Jeszcze pan Grzegorz Kasperkowicz czeka. Wszystkie mecze na wszystkich czterech stadionach Grupy Mistrzowskiej muszą rozpocząć się o tej samej porze. Chociaż dzisiaj rzecz jasna ten korespondencyjny pojedynek jest trochę mniej istotny niż wczoraj, gdy grały zespoły z grupy spadkowej. Zaczynamy! Przedostatnia kolejka 2001-2002. Legia potrzebuje remisu, aby zostać nowym mistrzem Polski. Jacek Magiera i Aleksander Bukowicz. Tomasz Sokołowski.
Jarosławowi. Kucharski. Switlica. Sokołowski. Będzie pierwszy rzut rożny dla Legicz. Jest tam na sekunda spotkania. No bardzo ładna, płynna akcja. Skuteczna. Jak nie czuło się tej atmosfery zdenerwowania. Stawi sobie w narożniku, jak zwykle w takich sytuacjach, Tomasz Kierkowicz. Pięciu jego kolegów w polu karnym oby. Kierkowicz. No, wyniesiona piłka. Z rzędu bez porażki, to jest seria Legii w tym sezonie, o której warto powiedzieć. Toż trudno sobie wyobrazić, by Legia mogła przegrać dwa ostatnie ligowe mecze, a taki jest ten warunek, by Wisła mogła zdobyć ten mecz. Tu jest walka w tej chwili ze stresem, z atmosferą oczekiwania, oni sami o tym marzą. Publiczność wymaga. Strzelał Marek Saganowski. No, Marek wreszcie dochodzi do siebie po okresie, kiedy miał ciężki warunek motocyklowy. Gra w Orlenie, teraz gra w Odrze. I rzeczywiście ostatni mecz już szedł przepiękną bramkę z rzutu wolnego. Jest to bardzo groźny, bardzo utalentowany zawodnik i życzę mu, żeby wreszcie zaprezentował to, do czego jest predestynowany. Przypominamy Państwu o naszej zabawie. Wybieramy najlepszego piłkarza meczu. Dzisiaj co prawda śledzimy dwa spotkania, ale głównie koncentrujemy się na tym, co dziać się na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Także wybieramy najlepszego piłkarza meczu Legia Odra. Proszę wysyłać SMS-y na nasz numer 7214, ten numer na Państwa ekranach. A teraz skoncentrujmy się już na meczu. Sablik i Artur Kościuk. Kościuk źle, piłkę przejmuje Cezary Kucharski. Rozpędza się Magiera. Dudek. Omeliańczyk. Uwaga, Marek Saganowski. Goni Radostina Stalewa i piłkę. Będzie out dla drużyny gości. To właśnie Marek Saganowski. Dwie bramki w ostatnich trzech spotkaniach. Wcześniej ciągle młody, bo tylko 23-letni piłkarz miał problemy ze strzelaniem goli w lidze. Ostatni raz wpisywał się na listę strzelców w listopadzie 2000 roku, kiedy był jeszcze zawodnikiem Orlenu Płock. Z autu Dariusz Kus. Górski i Legia. Sokołowski. Matyjana out. Sokołowski. Kucharski. Jakubowski. Nie doszedł do piłki Kus. Nie przejął jej wcześniej także Dudek. Switlica. Tak krytykowany zawodnik od początku sezonu. Nawet sami koledzy z drużyny troszkę puszczają oko do dziennikarzy, twierdząc, że czasem Stanko zaskakuje nawet ich samych. A jednak to właśnie Switlica strzelił, kto wie, czy nie najważniejszą bramkę tego sezonu na boisku Wisły w Krakowie. Kucharski przepuścił piłkę do Sokołowskiego. Od bramki rozpocznie Odra. Marcin Bęben. Kontynuuje karierę ojca, też świetny bramkarz, zapewnia sobie zdrowie, zawodnik, który grał w drugiej reprezentacji Polski, to samo imię i największe stresy w tej chwili przeżywa chyba jego mama. Ojciec broni, musiała pilnować wyniki, teraz syn broni i to samo. Dzisiaj Marek Bęben, siedzący na ławce rezerwowych, asystent trenera Ryszarda Wieczorka, obchodzi 44. urodziny. Choćby i dlatego piłkarze z Wodzisławia na pewno postarać, będą chcieli się tutaj pokusić o sprawienie miłej niespodzianki swoim kibicom i trenerowi Wieczorkowi oraz jego asystentowi. Jacek Zieliński. Jakubowski. Murawski. Górski. No to dobry zawodnik, przeżyć. Miałem przyjemność z nim pracować, Zagłębia Lubin, bardzo talentowany. No, bardzo wysoko wyszła w tej chwili cały zespół Odry. Bardzo ładnie skracają pole gry i grają również bardzo konsekwentnie, dokładne na razie krycie.
bardzo dobrze skoncentrowani. A strzelał przed chwilą Radim Sablik. Jeden z dwóch piłkarzy, którzy przyszli do Odry Wodzisław za naszej południowej granicy. On i Petr Janeczko siedzący dzisiaj na ławce rezerwowych. Aut dla Wodzisławian, protestuje Tomasz Sokołowski. Zieliński. Wukowicz i Magiera. Zagranie na wolne pole Jacka Magiery do Cezarego Kucharskiego. Goni go Jakubowski. Kucharski. Zostaje w bramce Bęben. Wybija piłkę Matyja. Simik. Jakubowski. Simik i Zieliński. Lepszy obrońca reprezentacji Polski. Bardzo ładna, skuteczna interwencja, mimo że wyrzucił piłkę na aut, ale bardzo ładnie przekształcał Jacek. Siódma minuta spotkania w Warszawie. Legia remisuje z Odrą. 0-0. To jest oczywiście wynik, który dałby Legii tytuł mistrza Polski, ale to też nie jest gra w naturze legionistów, by grać tutaj na remis, prawda? Absolutnie. Stara piłkarska prawda mówi, chcesz zremisować, musisz grać tak, żebyś chciał wygrać. I odrzut z autu goście. Jakubowski. Sakanowski. Ładnie uwolnił się spod pressingu. Na ręce Legii. Sablik, Murawski, Simik. Przeszkadzał mu Cezary Kucharski. Aut dla Odry. Simik i Murawski. Kiełbowicz. Jeszcze raz z boku Legia. Kościół przy Marku Jóźwiaku. Saganowski i będzie out dla Wodzisławian. Stara się absorbować jak najwięcej Marek Saganowski obrońców Legii. Tak, jest bardzo aktywny, gra na całej szerokości w gości boiska, gra doskonale ciałem i świetnie zastawia. W tej chwili proszę dwóch zawodników i znowu bardzo aktywna postawa. Proszę, już dwukrotnie legioniści musieli wybijać piłki na auty po tym, jak atakował ich Saganowski. Teraz też nie pozwolił rozpocząć akcji Legii. I to jest zadanie napastnika. Wejście bezpośrednio po utracie piłki. Akcję tak zwaną obronną. Piłkę od bramki wybija Radostin Stanew. Główkował Dariusz Dudek. Marek Jóźwiak. Jóźwiak, obok niego Rocki. Sablik i Wukowicz. Rzut wolny dla Legii. Rozpoczyna się 10. minuta spotkania. Poczekajmy, jak rozwinie się ten atak Legii i zajrzymy na chwilę do Katowic. Zobaczymy, co dzieje się na boisku przy ulicy Bukowej, gdzie grają GKS i Wisła. Na razie Sablik z Górskim rozpoczynają atak Odry. Jacek Zieliński. Maciej Murawski. Zieliński. Spędza się prawą stroną Siergiej Omeliańczuk. I jest przy piłce. Utrzymał piłkę w boisku. Siergiej Omeliańczuk. Matyja. Jeszcze Sokołowski. Sokołowski. Jakubowski. I Marcin Bęben. Świetna akcja, bardzo dobre podanie Zielińskiego. Doskonałe zbiegnięcie Omeliańczuka. Bardzo ładna akcja. A Marcin Bęben złapał piłkę, kiedy no ta była już całym swoim obwodem poza linią końcową boiska. Będziemy mieć rzut rożny dla Legii. Tomasz Kiełbowicz. Są w polu karnym wysocy zawodnicy. Marek Jóźwiak, jest Sanko Świtlica. Nie ma bramki. No, jak groźny jest, Świtlica się umie ustawić, ma doskonałe tak zwane czucie piłki w polu karnym.
Aleksander Vukovich. I teraz Vukovich, również uważany za jednego z najlepszych, jeśli najlepszego rozgrywającego w tej chwili w Polsce. Świetnie wkomponował się w ten zespół. I sądzę, że jest bardzo silny punkter naszej innej drużyny. Legia Odra 0 do 0. A co słychać w Katowicach? A w Katowicach także 0 do 0. I spotkanie GKS-u z zespołem Wisły, co ciekawe, rozpoczęło się minutę wcześniej. Piotr Kotos tak przejął się tymi ustaleniami PZPN-u, że odgwizdał początek spotkania przed tym terminem, który wyznaczył Polski Związek Piłki Nożnej. No ale chwilę po wznowieniu gry mieliśmy tutaj przymusową przerwę, bowiem mnóstwo serpentyn poleciało z sektora zajmowanego przez fanów drużyny z Katowic. No i to spowodowało, że uprzątnięcie tych serpentyn zajęło właśnie około minuty. 0 do 0 i w tej chwili niewiele dzieje się pod obiema bramkami. Walka głównie w środku boiska. To jest, obserwujemy zaciętą walkę w środku pola. Wisła miała jedną sytuację po podaniu Kaliciaka. W dość niezłej sytuacji był Pater, jednak uderzenie jego było dość niecelne. Bardzo wysoko uderzył piłkę. W zespole Katowic rzuca się w oczy brak Marka Kubisza, tego organizatora gry drużyny z Bukowej. Zobaczymy, jakiego partnerzy będą w dalszej części meczu radzili sobie właśnie z konstruowaniem akcji ofensywnych. Bała z Gajtkowskim występują w ataku i szczególnie Gajtkowski już pokazał kilka niezłych akcji w pierwszej części gry. W zespole Wisły przede wszystkim brak Szymkowiaka. Były także wątpliwości do ostatniej chwili, czy wybiegnie na boisko Maciej Żurawski. Pojawił się jednak ten piłkarz na placu gry. Pamiętajmy, że on właśnie pogrążył Katowiczan w poprzednim meczu tych drużyn na stadionie Przybukowej, strzelając 5 bramek. No a jest także na trybunie, o czym wspominał wcześniej Łukasz Płóciennik, sporo obserwatorów, którzy przyglądają się grze między innymi tego właśnie piłkarza drużyny Białej Gwiazdy. Na razie Katowiczanie, Muszalik, już akcja zatrzymana przez Kulawika. Jeszcze jednak piłka odzyskana przez drużynę katowicką. Rusza Andruszczak, ale był tam bliżej piłki Arkadiusz Głowacki. Katowiczanie, o czym także już wspominaliśmy, mają jeszcze teoretycznie szansę na występy w europejskich pucharach. Musieliby dzisiaj pokonać krakowską Wisłę, liczyć na porażkę Polonii we Wronkach. No a w ostatniej kolejce musieliby w bezpośrednim meczu na Konwiktorskiej wygrać z drużyną czarnych koszul. Daleka droga do tego, no ale jest to w teorii możliwe. Powracamy na stadion w Warszawie. Na boisku przy Łazienkowskiej wciąż nie oglądaliśmy goli, nie było ani jednej sytuacji. Bardzo uważnie gra obrona Odry Wodzisław, w zasadzie nie dopuszcza poza tym jednym strzałem Aleksandra Vukovicha legionistów do strzałów. Teraz przedzierał się Piotr Rocki, nie ma rzutu wolnego, podnieśli się niemal wszyscy piłkarze i trenerzy na ławce rezerwowej Odry. Ale pan Kasperkowicz uznał, że gracz Odry, a rodowity warszawianin Piotr Rocki nie był faulowany. Padła pierwsza bramka w spotkaniach grupy mistrzowskiej, które toczą się od godziny 17.15. W Szczecinie Pogoń przegrywa z Ruchem 0-1. Gola dla Koszowian strzelił Jan Woś. Magiera, Vukovich, Sablik, Kłus, Górski i Artur Kościół. Sablik do Saganowskiego. Saganowski, Zieliński. Nie ma rzutu wolnego. Bardzo dobrze poczyna sobie od pierwszej minuty Marek Saganowski. I w ogóle Odra, trzeba powiedzieć, gra bardzo spokojnie. Spokojnie rozgrywa piłkę. Legia w tej chwili jakby nie mogła jeszcze uchwycić swojego rytmu gry. Sądzę, że jednak ten stres i oczekiwania mają jednak pewien wpływ na grę w Legionistów. Sokołowski. Schodzi do środka prawy pomocnik Legii. Tomasz Sokołowski. Lewa noga. Świetna akcja, doskonałe wejście. Czarek Kucharski doskonale zszedł prawo, pociągnął za sobą obrońców i wjechał w pole karne. Ale niestety trzeba trafić światło bramki, żeby móc tą bramkę zdobyć. Dragomir Okuka. Już kiedyś zdobył tytuł mistrza kraju, ale był mistrzem Jugosławii jako trener Obiliciu Belgrad. Kiełbowicz. Kucharski, Sokołowski, odbity z autu, który rozpocznie Legia. Siergiej Omeljanczuk, Świetlica, Morawski, Siwik, będzie rzut wolny pośredni dla drużyny gospodarzy. Za wysoko uniesiona noga Pawła Siwicza.
Jacek Zieliński. Zieliński, Marcin Bęben. I od razu piłka do Marka Saganowskiego. No, myślę, że tutaj pan Kasperkowicz mógł wstrzymać się z odwizdaniem rzutu wolnego, bo Saganowski przecież był przy piłce. Przy korzyści powinien zastosować. Siwik. Adam Siwik, piłka w pole karne. Magiera, Kucharski. Bukowicz, czterech piłkarzy Legii, trzech obrońców Odry. Artur Kościuk stanął na drodze piłki, gdy Tomasz Kiełbowicz podawał do Cezarego Kucharskiego. Górski, Sokołowski. Przepuścił piłkę Kucharski do Świetlicy. Sanko Świetlica, w polu karnym jest tylko Kucharski. Kucharski i Górski. Rocki, Siwik. Siwik ma z prawej strony Ariela Jakubowskiego. Jakubowski. Siwik i Bukowicz. Kucharski. Kucharski czeka na Tomasza Kiełbowicza. Artur Kościół. Za bardzo pod nogi podanie. Rocki. Radim Sablik. Jeden z zawodników Odry leży na boisku po przeciwległej stronie murawy. Ale sami wodzisławianie jakby tego nie dostrzegli. Dopiero teraz wybił piłkę na aut Jacek Zieliński, a tym zawodnikiem jest Paweł Siwik. Bardzo ważna postać. Kto wie, czy nie najważniejszy zawodnik w zespole Odry. Najwięcej asyst w drużynie Odry. No, pod względem asyst to w ogóle ścisła czołówka naszej ligi. To właśnie Paweł Siwik z numerem 6. Radosny Stanek. 19 minuta gry w Warszawie. Legia remisuje bezblankowo z Odrą. Odra już kiedyś raz wygrała na boisku Legii w meczu ligowym. W 97 roku po rzucie wolnym Mirosława Stańka piłka trafiła do bramki. Odra wygrała wtedy 1-0. I w ogóle Odra lepiej spisuje się tutaj na Łazienkowskiej niż u siebie. We wszystkich meczach ligowych w Wodzisławiu lepsza była Legia, także i w tym sezonie, wygrywając 1-0. Przypomnijmy. W obrębie jesiennej. Tak, a teraz coś się zacięło w tym zespole. Odra Wodzisław, przypomnijmy, najlepsza drużyna pierwszej części rozgrywek. Te dwa zespoły spotkały się także kilka tygodni temu w meczach Pucharu Ligi. Wtedy Odra u siebie wygrała 1-0, przegrała jednak w Warszawie po tym meczu, który budzi tyle kontrowersji. 1-3, tracąc gola na kilka minut przed końcem spotkania. Wtedy bramkę na 3-1, gola na wagę awansu do kolejnej rundy strzelił Bukowicz. Rzut roczny dla Legii, Tomasz Sokołowski. Łatwo teraz rozbić Siwika, tak Legii ten rozegrany rzut roczny przez Sokołowskiego i Kiełbowicza. To musi być zrobione bardziej dokładnie, precyzyjniej. Stały fragment gry, który zawsze był silną stroną Legii. Zarówno rzuty wolne z sektoru bocznych pola karnego, jak i rzuty roczne. A tutaj się pomylili zawodnicy. Jóźwiak wychodzi za Markiem Saganowskim daleko, nawet na połowę Odry. Teraz on wybił piłkę na alt, gdy ta zmierzała do Marka Saganowskiego. Rzut wolny pośredni. Paweł Siwik. Górski. Dudek. Górski. Artur Kościuk przeszedł na lewą stronę przy tym
rzucie wolnym rozdzielanym przez Odrę. Zamienili się na chwilę pozycjami w Wisławianie. Tak, i polskie linie to bardzo dziwne gra ostatniego obrońcę. To jest reguła piłki europejskiej. I stąd może to zaskoczenie. Zaczyna Jacek Zieliński. Sablik, Rocki, Jóźwiak, Kościuk i Jakubowski, Dariela Jakubowskiego, Tomasz Kiełbowicz, Wukowicz, Magiera, Jacek Magiera i... Bardzo dobre uderzenie, świetny strzał. W tym wspomnianym, panie trenerze, przeze mnie meczu na początku Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Jacek Magiera grał, tyle że nie on cieszył się wtedy z tytułu mistrzowskiego, był jeszcze zawodnikiem Rakowa w maju 95 roku. Tylko dwóch piłkarzy z tamtej Legii zostało jeszcze dzisiaj w składzie obrońcy, Jacek Zieliński i Marek Jóźwiak. Tomasz Kiełbowicz z rzutu rożnego, Marcin Bęben, Jóźwiak, nie ma bramki, jeszcze będzie przy piłce Tomasz Kiełbowicz. Bęben. Bardzo ładna interwencja, dobre dogranie Kiełbowicza. I tam już przyjechał na piłkę, bardzo blisko Marka Bębna, Czarek Kucharski. Traci teraz piłkę młody Kłus. On gra dzisiaj na nietypowej dla siebie pozycji, ten młody wychowanek klubu. Dariusz Kłus jest defensywnym pomocnikiem, dzisiaj ustawiony na lewej stronie pomocy. Pogubił się teraz młody zawodnik z numerem 21, będzie rzut wolny dla Legii. Piłki podchodzi Tomasz Kiełbowicz, a więc będzie wrzucał piłkę zapewne w światło bramki. Zobaczymy, czy zawodnicy Legii wbiegną na tak zwany krótki skupek. Tak, już są. Kiełbowicz i wybija piłkę Jacek Mateja. Kłus. Świetne podanie, jeżeli zdąży. Nie. Jest bardzo dobra, troszkę za mocne to podanie. Nie sięgnął już piłki Paweł Simik, kapitan Odry i Legia. Sanko Świdlica. Asystent pana Kacperkowicza podniósł chorągiewkę, zasugerował, pokazał, że hałdowany był Sanko Świdlica. Bukowicz do Świdlicy, Mateja. Sokołowski, Bukowicz, Sablik, Murawski, Jóźwiak. Bardzo Zieliński. Ładnie Zaganowski z Rolskim opóźnili, zmusili do podania Jóźwiaka piłki do tyłu. I będzie rzut wolny. Pierwsza żółta karta w tym meczu. Pierwszy fały, mówi Dariusz Dudek do sędziego Kasperkowicza. No ale czasem to nie musi być trzeci, czwarty faul, by była żółta kartka, prawda? Nie, no jakoś tego faulu decyduje, a sędzia był bardzo blisko. Ukarany Dariusz Dudek za faul na Cezarym Kucharskim. 25 minuta gry, poczekajmy na rzut wolny i zajrzymy do Katowic, jak toczy się walka między GKS-em a Wisłą Kraków. Ale wcześniej rzut wolny dla Legii. Namawiają się teraz Jacek Zieliński i Jacek Magiera. Jest dosyć poważna odległość jak na strzał, ale może pokłóci się Jacek Zieliński o uderzenie. Tylko wrzutka. Tomasz Sokołowski w polu karnym. Sokołowski, Omeljanczuk. Wybija piłkę Kościuk. Bardzo ładnie teraz Odra. Zagranie do Wojciecha Górskiego. Murawski. Omeljanczuk. Świdlica. Zieliński. Bukowicz. Zieliński. Kucharski. Omeljanczuk. Wymiana piłki z Jackiem Magierą. Odra. Z przodu zostawiają tylko Marka Saganowskiego Wodzisławianie. Teraz też Kłus starał się zagrywać do Saganowskiego, ale było to zbyt czytelne zagranie. Kościuk, Kiełbowicz, Sibik.
Jakubowski. Ariel Jakubowski szuka sobie miejsca w polu karnym. Saganowski. Bukowicz. I będzie rzut wolny dla Legii. Na Łazienkowskiej wciąż nie oglądaliśmy goli. A czy bramka padła w Katowicach? O tym Edward Durda i trener Jan Żurek. W Katowicach także nie padła bramka. Mamy także za to pierwszą żółtą kartkę. Ukarany został nią Kazimierz Moskal. Była również zmiana przed momentem w drużynie Katowic. Jacek Wysocki kontuzjowany opuścił na noszach boisko. Przed jego miejsce Adam Giesa. Ale w 22 minucie meczu piłkarze Katowic mieli najlepszą do tej pory okazję do zdobycia bramki. Mariusz Muszalik dograł piłkę na pole karne. Główkował Marcin Janus i doskonale obronił w bramce krakowskiej Artur Sarnat. Później na kilka minut inicjatywę przejęli piłkarze z Krakowa i parę razy sporo pracy mieli piłkarze katowickiej drużyny w obronie. Po wyśrodkowaniu między nimi Kosowskiego bramkarz Tkocz wybijał piłkę, potem Maciej Żurawski z 12 metrów uderzał, został zablokowany przez jednego z obrońców. Tak jest, oglądaliśmy właśnie dwa stałe fragmenty gry. Bardzo dobrze Muszalik za pierwszym razem dośrodkował piłkę. Wysocki bardzo dobrze główkował. Jeszcze lepiej zachował się Jarosław Artur Sarnat, który obronił bardzo dobrze ten strzał. Potem był rzut wolny dla Wisły. Dośrodkowanie bardzo niebezpieczne. Dochodząca piłka uderzona przez Kosowskiego. Świetnie zachował się Jarosław Tkocz, wybijając te bardzo niebezpieczne dośrodkowanie Kamila Kosowskiego. Poza tymi wspomnianymi sytuacjami niewiele się działo. Nadal zatem 0-0. No i ciekawi jesteśmy, jak dalej będzie układał się ten mecz, ale zajrzyjmy ponownie na stadion przy Łazienkowskiej. A przy piłce w Warszawie są piłkarze gości. Przed chwilą Marek Saganowski starał się... Tak, bardzo ładna akcja, szybka, 3-3, niewykorzystana. Troszkę niedokładne rozegranie i legioniści poradzili sobie bardzo skutecznie w tym szybkim kontratakiem zespołu Odry. To jest cała taktyka Odry Wodzisław. Wyprowadzać szybkie kontrataki większą liczbą zawodników. Trzema, czterema zawodnikami. Takie zadania mają Jakubowski, Sibik, Saganowski i Rocki. Odrzut z autu Marek Jóźwiak. Kucharski i Dudek. Bardzo bliskie krycie, krótkie, agresywne, prawidłowe zachowanie Dudka, wyprzedzenie zawodnika oczekującego na piłkę, a więc zgodnie z wszelkimi kanonami gry obronnej. Sokołowski i Bukowicz. Raz jeszcze Tomasz Sokołowski. Bukowicz. I będzie aut dla Odry. Odra gra bardzo konsekwentnie, nie ma... Bardzo rozsądnie, gra spokojniej niż Legia. Legia jest jakby przymuszona, zestresowana troszeczkę. I te akcje są zbyt rwane. Nie widać tu akcji szybkich, dwójkowych, bez przyjęcia piłki i przerzucenie szybko środka ciężkości gry na drugą połowę. A to byłoby wskazane szczególnie przy tej taktyce obronnej Odry Wodzisław. Legia chce szybko strzelić gola. No z drugiej strony trudno się dziwić przy tak reagujących kibicach, którzy wręcz domagają się tego gola po legionistach. Uwaga, Marek Saganowski. Przebiega mu za plecami Piotr Rocki. Saganowski i Murawski. Sablik. Kiełbowicz. Niedokładnie Wojciech Górski. Radosny Stanew wybija piłkę na rzut rożny. A strzelał Wojciech Górski. No, to jest prawie 40 metrów. Bardzo mądre uderzenie z koleja. Wojtek bardzo dużo zawsze widział na placu. I miał pewne kłopoty Radosny Stanew. No właśnie Wojciech Teraz Górski. Błąd zespołu Odry. Dwóch na dwóch w tyle. Teraz woła właśnie w tej chwili swoich kolegów. Tak, Wojciech Górski zawołał jeszcze jednego z kolegów, by... Jednak ktoś asekurował tą dwójkę. Wrócił do obrony Kłus. A Odra wybija rzut rożny. Stanew. Świetlica. Piotr Rocki. W trzech meczach Legii z Odrą w tym sezonie w lidze i w Pucharze Ligi Rocki zobaczył dwie czerwone kartki.
rekord Piotra Rockiego. No, są takie mecze, Warszawiak chciał się pokazać jak najlepsze strony, za dużo agresji i w tym momencie się przekracza przepisy mimowolnie. GKS Katowice remisuje z Wisłą 0-0, Pogoń ciągle przegrywa z Ruchem 0-1, bramka Jana Wosia, a Mika bezbramkowo remisuje z Polonią, to na innych stadionach, w meczach, które toczą się równolegle ze spotkaniem Legii i Odry Wodzisław. Przypomnijmy, że po zakończeniu spotkania rozpocznie się magazyn Liga Plus Ekstra, tam fragmenty, skróty wszystkich meczów, które są rozgrywane dzisiaj. Za to obra Ariel Jakubowski, Paweł Siwik. Siwik. Kucharski i Wukowicz. Czwórką wychodzi Legia z własnej połowy. Murawski. Sokołowski. Zachęca trener Dragomir Okuka, by Tomasz Sokołowski wdał się w pojedynek ze swoim przeciwnikiem w tej strefie boiska, Dariuszem Kłusem. Kłus to jest ten chyba najmniej doświadczony piłkarz drużyny Odry. I o tym zawodnicy przecież Legii wiedzą, że ma najmniej doświadczenia i że tą stroną powinni zdecydowanie częściej atakować. Saganowski. Zagranie właśnie w kierunku Kłusa. Zieliński. Z autu Legia. Z autu Odra, przepraszam. Siwik. Kłus i Sokołowski. Falowany piłkarz Legii. Praktycznie cały czas tutaj widzimy pary, które są osobiście związane. Dudek Kucharski, Mateja Świtlica, Jakubowski, Kiełbowicz, czy tak moglibyśmy wymienić obydwie drużyny. Bardzo precyzyjnie nakreślony plan przez trenera Wieczorka. Co się ma dziać z jego zespołem w momencie utraty? Kucharski, Bukowicz. Wejście. Bardzo niebezpieczne wejście. Trafiłem w piłkę, mówi Jacek Mateja, a teraz pogubił się zupełnie, zupełnie niepotrzebnie Aleksander Bukowicz. Bukowicz. Będą kartki, pewnie pan Kasperkowicz. Przewinienie Matei było na pewno ewidentne, sędzia prawidłowo to odgwizdał, a Bukowicz zachował się zbyt agresywnie i prawidłowa decyzja sędziego. Żółta kartka dla Aleksandra Bukowicza. Kto wie, czy nie rozgrywa swojego ostatniego ligowego meczu w barwach Legii, o ile nie podpisze kontraktu z zespołem Legii. Legia by na pewno chciała, ale tak, stać bardzo... ją będzie na Bukowicza, który jest piłkarzem Partizana Belgrad. Tak, i nawet bardzo ostre, zdecydowane, powiedziałbym brutalne wejście Matyi, grożące ciężką kontuzją, nie usprawiedliwia takiego zachowania. Omeliańczuk i Rocki. Szybkim zawodnikiem jest Piotr Rocki. Proszę pamiętać o tym, że wybieramy najlepszego piłkarza tego spotkania. Zachęcam do wysyłania SMS-u. Ten najlepszy z zawodników otrzyma od nas butelkę szampana. Sokołowski. Dudek na out. No i teraz Cezary Kucharski zderzył się z Dariuszem Dudkiem, który wracał na swoją pozycję. Bardzo szybko wracał po strąceniu piłki na out. Sądzę, że raczej jednak Dudek padł na Kucharskiego. To jest ten moment. No nie, myślę, że tutaj nie było. Absolutnie nie było nic, żadnego przewidzenia. Rocki. Jóźwiak. Mateja i Świtlica. Wbija piłkę Dudek. Zieliński do Stanewa. Amika Wronki prowadzi z Polonią Warszawa i to już prowadzi 2-0, panie trenerze. Gole strzelali. I to jest wynik, który jest bardzo istotny w aspekcie wyniku Wisła Kraków GKS, ponieważ tu jest walka jeszcze również o tytuł wicemistrza Polski.
biorąc pod uwagę, że ta strata przecież Amiki jest tylko dwupunktowa do Wisły. To jest ten moment. Cezary Kucharski nawet chyba może zrobił ruch, taki ruch łokciem. Może, nie wiem, chroniąc się przed zawodnikiem, który biegnie w jego stronę. Dudek bardzo precyzyjnie realizuje polecenia dla Wieczorka. Chciał błyskawicznie, bo wrócić do krycia Kucharskiego i stąd padł na niego. Przypadek. Bukowicz. Jakubowski. Raz jeszcze Aleksander Bukowicz. Jeszcze dwa słowa o meczu Amika Polonia. Bramki strzelali najpierw Dawidowski, a potem samobójczy gol Dziewickiego. Polonia, jeśli przegra we Wronkach, to w zasadzie straci szansę na to, by znaleźć się na pudle, na podium, na trzecim miejscu w naszej lidze w tym sezonie. Ale mają zapewniony start w Kucharach. Żółta kartka dla Piotra Rockiego za faul na Murawskim. Zupełnie niepotrzebnie, nawet nie bardzo wiadomo, kiedy ten mecz nam się tak zaostrzył. Zupełnie z niczego, po tej jednej sytuacji, wejście Matyi, potem sytuacja tutaj z Dudkiem i Kucharskim. W tej chwili zupełnie niepotrzebnie Rocki atak prostą nogą w bardzo trudnej sytuacji, zarówno dla niego, jak i dla Murawskiego. I ja sądzę, że piłkarze nawet w meczu o stawkę powinni się bardziej szanować. Rzut wolny dla Legii. Siwik. Na wolne pole do Górskiego. Górski już do Saganowskiego. Saganowski ma tylko Jacka Zielińskiego. Nie ma rzutu wolnego dla Odry. Legia. Murawski. Bardzo ładnie Sablik. Marek Jóźwiak. I Jacek Zieliński. Ludzie, którzy zdobywali z Legią dwa ostatnie tytuły mistrzowskie w 94 i w 95 roku. Magiera, Sokołowski, Świetlica przepuścił piłkę do Kucharskiego, Aleksander Bukowicz, Kucharski, Cezary Kucharski. To bardzo ładna akcja, świetne rzucenie piłki przez Bukowicza i zagranie pomiędzy Kucharskim, Magierą i jednak niecelny szale. Bardzo ładna akcja. Panie Jacka Magiery strzał Cezarego Kucharskiego. Od bramki bęben. Sokołowski i Kus. Siwik. Siergiej Omeliańczuk. Matyja. Jacek Matyja, to tak będzie piłkę. Saganowski, Omeliańczuk, Bukowicz. Faul Sablika. Bardzo ładnie ustawiony był Zieliński, domagał się tam podania od Jóźwiaka, nie zauważył Marek. Znowu Legia skazana na atak pozycyjny. Cała linia obrony na linii 16 metra i niecelne podanie Marka. Siwik oddał teraz piłkę legionistom, też dokładnie rozgrywali ten atak Władysławianie. Jóźwiak. Kupkował Kus prosto do Kucharskiego. Kucharski bardzo dobrze. Artur Kościuk. Dudek. Rzut wolny odgwizdany wcześniej przez pana Kasperkowicza. Trudny mecz ma dzisiaj do prowadzenia pan Kasperkowicz, chociaż nic na to nie wskazywało. Chociaż z drugiej strony te wszystkie podteksty, wywiad Cezarego Kucharskiego. Tak, sądzę, że to ma wpływ na ocenę publiczności. Dlatego jeszcze raz zarówno do sprawozdawców, jak i do mediów szeroko pojętych trzeba strasznie ważyć słowo, które się wypowiada. Zaczyna od rzutu wolnego Odra. Siwik i Murawski. I out dla zespołu z Włodzisławia Śląskiego. 41 minuta gry. Legia Odra 0-0. Saganowski. Murawski, Siwik. Jakubowski, Saganowski. Będzie rzut rożny.
źle ocenił tą sytuację Marek Jóźwiak. Zastawiał piłkę, bo spodziewał się, że będzie... Piłka że sędzia będzie wskazał, na obramkowy, a jednak piłka musiała usnąć nogę. I stąd decyzja sędziego. Po rzucie rożnym przeniesiemy się do Katowic. Ale poczekajmy na ten stały fragment gry. Odra ma w swoim składzie ludzi, którzy potrafią grać do głowy. Odra bardzo dobrze Matyja, poszedł tam do głowy Dudek. Proszę powiedzieć, Marek Zaganowski również dotknie głową. I wszyscy ci piłkarze są w polu karnym Legii. Uwaga, wybija piłkę Jacek Magiera, Jakubowski i główkował właśnie Jacek Matyja. Piłka w rękach Radosina Stanewa. Legia Odra 0-0, a w Katowicach? A w Katowicach przed momentem Grzegorz Kaliciak został ostro zaatakowany przez Artura Andruszczaka i piłkarz Katowic ujrzał żółtą kartkę. Wcześniej mieliśmy dwa strzały piłkarzy Katowic. Adam Giesa, który pojawił się na boisku zmieniając kontuzjowanego Wysockiego, uderzał minimalnie obok bramki. Z podobnym skutkiem strzelał w 38 minucie meczu Adam Bała. Piłkarze z Krakowa w tym okresie gry nie mieli jakiejś czarnej sytuacji, choć oni także parę razy próbowali rozgrywać swoje akcje przed polem karnym. Tak, mecz jest dość twardy. Napastnicy Wisły są dobrze kryci. Żurawskim opiekuje się Piotr Schnauzner, robi to bardzo dobrze. Natomiast Janus opiekuje się Frankowskim. Tak jak ty powiedziałeś, najlepszą sytuację jak do tej pory miał Adam Bała, który po podaniu Świerczewskiego wyszedł praktycznie prawie sam na sam. Uderzył jednak piłkę niecelnie w boczną siatkę. I teraz będziemy mieli rzut wolny dla zespołu z Krakowa. Kamil Kosowski znów ustawia piłkę, aż sześciu Wiślaków w polu karnym zespołu z Katowic. Poprzednio po dośrodkowaniu Kosowskiego wielkie problemy miał Tkot. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Kamil Kosowski, wysoka piłka i tym razem nie był zmuszony do interwencji bramkarz katowickiej drużyny. 0-0 zatem wciąż na stadionie Przybukowej, a my wracamy na stadion w Warszawie. W Warszawie przez ten czas, gdy byliśmy na boisku w Katowicach, też nie działy się jakieś wielkie rzeczy. Nie mieliśmy ani jednego strzału na bramkę, czy to Radosina Stanewa, czy Marcina Bębna. Przy piłce Legia i Cezary Kucharski. Jóźwiak. Stanew. Bułgar do Bukowicza. Tak, bardzo krótko. Sabli kryje Bukowicza. Stąd zresztą ten obraz, bo kończy nam się pierwsza połowa, jest bardzo rwany. Legia w zasadzie na razie nie może rozwinąć jakiejś bardziej przemyślanej, płynnej akcji. Może teraz. Cały ewidentny kusy. Sokołowski. Dudek. Wybija piłkę prosto pod nogi Dragomira Oku. Stąd te brawa. No, widać, że Drago Kuka nie zapomniał techniki, a był też świetnym zawodnikiem. Dragomir Okuka grał w jednym zespole, chociażby ze swoim wielkim przyjacielem Wahidem Halichodziczem, dzisiaj trenerem zespołu Lille. I w Benerze Mostar z Duszko Bajewiczem, który proponował mu ostatnio współpracę, a sądzę, że chyba zakończył współpracę swoją z Pałokiem Saloniki aktualnie. Kościuk. Sokołowski, Wukowicz, Sokołowski, nie sięgnął piłki Kucharski, Kiełbowicz, Kiełbowicza Jakubowski, teraz Magiera prosto pod nogi Ariela Jakubowskiego. Za długie to podanie, tak zwane od kierunku, nie wyczuł siły podania, ale bardzo ładnie Ariel z tego wyszedł. Legia. Witlica. I w tym momencie pan Kasperkowicz kończy pierwszą część meczu. Legia bezbramkowo remisuje z Odrą. Tak na dobrą sprawę to lepsza atmosfera panuje na trybunach niż tutaj na murawie. Podejrzewam, że gdyby nie był to ostatni mecz na Legii, gdyby kibice tutaj jak nie czekali z utęsknieniem na ten tytuł mistrzowski, to mogłyby się nawet odezwać pierwsze gwizdy, bo Legia gra nerwowo, tak należy tak, powiedzieć. No to co żeśmy mówili na początku tej transmisji. Duże oczekiwania ze strony publiczności. Zawodnicy o tym wiedzą. Dla wielu z nich może być to, przepraszam, że tak powiem, może jedyny tytuł mistrza Polski, do którego dążą. I sądzę, że ta gra nie układa im się tak,
jak to sobie zakładali i to, na co ich stać, a to potwierdzili w ciągu 18 spotkań poprzednich, dysponując świetną dyspozycję. Marcin Rosłoń rozmawia z Tomaszem Sokołowskim. W 15 minucie meczu miałeś taką akcję, po której zadrżały trybuny. Dlaczego nie strzeliłeś bramki? To znaczy, akcję przeprowadziłem od środka boiska, no i koledzy mi ułatwili, pociągnęli swoich jakby opiekunów, a ja miałem czystą praktycznie sytuację i troszeczkę może się pośpieszyłem, że noga postawna była za daleko od nogi, która strzelała, no i praktycznie błąd techniczny zadecydował to, że przynajmniej nie trafiłem światło bramki, no. A trudno powiedzieć, może była bramka, także no szkoda, ale gramy konsekwentnie w obronie, nie pozwalamy na dużo i mam nadzieję, że w drugiej połowie uda nam się strzelić jedną bramkę. Grasz z prawej strony na młodego Dariusza Kłusa. On niedawno zaczął grać w Ekstraklasie. Radzisz sobie nieźle, ale koledzy nie wykorzystują tych dośrodkowań, które im i sytuacji, które im stwarzasz. Dlaczego? To znaczy, na pewno ode mnie też trochę zależy, żeby bardziej, lepiej, jak tym powiedzieć, ułatwił kolegom, napastnikom i ofensywnym pomocnikom, że po prostu, żeby oni tylko przestawili głowę, ale na pewno troszeczkę jeszcze brakuje precyzji z mojej strony, a też i kolegów, żeby po prostu umiejętnie wbiegli w moją, akurat w moje dośrodkowanie, ale mam nadzieję, że w drugiej połowie, jak nie ja, to może któryś z partnerów poda i ktoś strzeli, także jest dobrze. Dlaczego gra tak się zaostrzyła? To znaczy, ja wiem, czy się zaostrzyła, no to nie są szachy, jak to się mówi potocznie, i to jest męska gra i walczymy po prostu o mistrza kraju, oni też nie ustępują i dlatego tak jest, tak to może wygląda czasami, ale to nie jest jakaś brutalna gra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Obok mnie Jacek Matyja, filar obrony Odry. Obrona dzisiaj i w jednej, i w drugiej drużynie nie szwankuje, ale aby wygrać, trzeba strzelić bramkę. No tak, my przyjechaliśmy do Warszawy tutaj po to, aby meczu nie przegrać. Na razie udaje nam się wykonać te zadania w 100%, bo tak pani powiedziała, że obrona obydwu drużyn stanęła na wysokości zadania i myślę, że tak będzie do końca tego meczu. Podleje się strumieniami, starczy wam sił na drugą połowę? No na pewno, przyjechaliśmy tutaj, tak mówię, po co najmniej remis, także musi nam starczyć sił. Jesteście bardzo silnie skoncentrowani przed tym właśnie spotkaniem. Dlaczego tak bardzo chcecie ograć Legię? To znaczy, nie. My gramy o punkty, wie pani, chodzi nam o ogranie Legii, chodzi nam o wygranie z każdym przeciwnikiem, z którym gramy akurat. Panie Jacku, ale pozwoli pan, że przerwę. Gdybyście grali tak, jak gracie dzisiaj, nie zajmowalibyście siódmego miejsca, gralibyście o trzecie albo o czwarte. No myślę, że na pewno takie spotkania jak z Legią wywołują ten dreszczyk emocji i tą koncentrację na pełne 100%. No i wydaje mi się, że dlatego ta koncentracja dzisiaj nie szwankuje. Tutaj bez bramek również w Katowicach łączymy się ze stadionem GKS-u. Tak, w Katowicach kibice po 45 minutach nie doczekali się bramek, ale to GKS Katowice dyktuje warunki. Ze mną Jacek Kowalczyk, piłkarz GKS-u, który dziś musi oglądać mecz z trybun. Pauzuje za 7 żółtych kartek. Zgodzisz się z tym, że to GKS tutaj w pierwszej połowie jest lepszy? Znaczy, nie mogę powiedzieć, że zdecydowanie, ale GKS narzucił swoje warunki. Gramy to zawsze. Wisła na razie nic nie może zrobić. Wciąż jednak piłkarzom GKS-u brakuje zimnej krwi, tego ostatniego strzału. Widzieliśmy kilka rajdów Gajtkowskiego, no i ten strzał Bały. Ja myślę, że w drugiej połowie będzie zdecydowanie lepiej w ofensywie, bo w defensywie gramy już, można powiedzieć, który mecz z kolei, dobrze, na zero, z tyłu. Myślę, że teraz w drugiej połowie właśnie w ofensywie będzie zdecydowanie lepiej. Na pewno Krzysiu Gajtkowski coś strzeli. Ale Wisła z drugiej strony może w drugiej części tego spotkania zagrać z większą determinacją. Ale myślę, że nasi obrońcy dzisiaj spiszą się tak, do tej pory bywało, i będzie znowu z tyłu na zero, coś się uda strzelić. Coś się uda strzelić, a poza tym strzelają piłkarze Amiki Polonii. To przybliża was w jakimś stopniu do europejskich pucharów. Bardzo się cieszymy z tego. Najpierw musimy patrzeć na siebie, gramy ten mecz, Polonia przegra, wtedy wszystko jest otwarte, jedziemy do Warszawy, wszystko jest do zrobienia jeszcze. Dziękuję bardzo, tymczasem zapraszamy na najciekawsze sytuacje z tego spotkania. Edward Durda, Jan Żurek. Pierwsze minuty tego meczu to walka o przejęcie inicjatywy w tym spotkaniu, oto akcja krakowskiej drużyny, no i pierwsza sytuacja, kiedy Pater starał się zaskoczyć Tkocza. Tak jest, to było dośrodkowanie Kaliciaka, błąd w kryciu Sadzawickiego i Pater w niezłej sytuacji do oddania strzału. Piłka potrzebowała za wysoko. I 24 minuta meczu, podanie Muszalika, uderzał znakomicie Marcin Janus, ale Artur Sarnat nie dał się zaskoczyć. Bardzo dobre uderzenie głową Wysockiego i świetna obrona Sarnata, przepraszam, Janusa, Marcina Janusa oczywiście.
świetna obrona Artura Sarnata. Piłkarze GKS-u Katowice od tego momentu zdecydowanie częściej niepokoili bramkarza krakowskiej drużyny. Uderzał m.in. Giesa, starał się Adam Pałatu, uderzenie Andruszczaka z kolei. No i właśnie jeszcze jedna akcja katowickiej drużyny, wspomniana sytuacja Bała. Mocny strzał, ale piłka trafia w boczną siatkę. Trochę może lepszy ją piłkę, piłka mu odskoczyła na zewnątrz, ale była to bardzo dobra sytuacja do objęcia prowadzenia, minimalnie niecelny strzał w boczną siatkę. W chwili na pewno burzliwie w szatniach obu zespołów. Zobaczymy, jakie roszady zrobią szkoleniowcy na drugie 45 minut. My tymczasem oddajemy głos na stadion przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Bez bramek w Katowicach, bez bramek w Warszawie po pierwszych 45 minutach. Chwalimy za doskonałą grę obrońców, ale oczywiście były dogodne sytuacje do zdobycia gola. Zapraszamy Państwa na powtórki fragmentów pierwszych 45 minut. Były sytuacje, oto i one. Jacek Magiera strzela z dystansu, jego strzał broni. Tak, sektor zupełnie niechroniony i miał troszeczkę tutaj Marek Bęber kłopoty. Bardzo dobra decyzja Jacka Magiery. Jest to jeden z nielicznych strzałów światło bramki, przy którym ten bramkarz musiał tak interweniować, bo pozostałe akcje do dośrodkowania. Teraz Kiełbowicz oddaje piłkę Górskiemu. To też znamienne. Pokazujemy najciekawsze fragmenty pierwszej połowy. Są to głównie strzały z dystansu, prawda? Tak. Tutaj moglibyśmy jeszcze oczywiście wrócić do rzutu rożnego, gdy Aleksander Wukowicz bardzo niebezpiecznie główkował gdzieś z 3 metrów przed bramką. I to w zasadzie było to, co ciekawego, co działo się. I w zasadzie to, co się usprawiedliwiał Tomek Sokołowski, gdzie mu doskonale zrobił miejsce, świetną grobę z piłki Czarek Kucharski, kiedy wszedł bardzo ładnie od linii w pole karne i popełnił błąd techniczny i strzelił obok bramki, bo to była najlepsza sytuacja, najbardziej klarowna do zdobycia bramki. Jacek Magiera był jedynym zawodnikiem Legii, który oddał strzał w światło bramki. W sumie legioniści strzelali tylko 4-krotnie. Podobnie drużyna z Włodzisławia. Radostin Stanek interweniował po strzałach Jakubowskiego i Górskiego. To są dwa celne strzały z kolei Odry. Żółta kartka dla Aleksandra Wukowicza. Dwukrotnie faulował Marek Jóźwiak, ale proszę spojrzeć, tylko 3 faule zespołu Legii. Tak, to jest też ewenement i 16 fauli Odry. Te kartki dla Rockiego i dla Dudka. Jeszcze statystyka rzutów rożnych i spalonych. W tej najważniejszej statystyce mamy 2-0, jeśli chodzi o wynik meczu. Magda. To wspaniale zdobywać tytuł mistrza Polski na boisku. Niestety nie każdy będzie miał to szczęście. W Legii są też zawodnicy kontuzjowani. Dzisiaj nie grają m.in. Sylwester Czereszewski i Bartosz Karwan. I właśnie z Bartoszem Karwanem rozmawiać będzie Marcin Rosłoń. Magda wspomniała, jesteś kontuzjowany, tego meczu nie rozgrywasz, a tylko oglądasz. Jak ogląda się taki mecz, w którym po przerwie Legia remisuje 0-0 i jest mistrzem Polski? Jak się ogląda? No na pewno żałuję, że nie mogę pomóc fizycznie kolegom, mogę ich tylko tak duchowo wspierać, że tak powiem. No niestety, kontuzja mnie wyeliminowała. Także dzisiaj tylko obok ławki rezerwowej, niestety, zabrakło nawet miejsca na ławce i no cóż, myślę, że w drugiej połowie nasz zespół tą znaczną przewagę przypieczętuje strzeleniem bramki i 3 punkty, które dzisiaj zdobędziemy, już zagwarantują nam mistrzostwo Polski. Ty już po tym sezonie odchodzisz do Herty Berlin, jesteś zawodnikiem tego klubu, czyli tak naprawdę nie pomógłbyś Legii w walce o eliminację do Ligi Mistrzów, ale przyjemnie będzie odebrać medal. Na pewno tak. W Warszawie spędziłem niecałe 5 lat. Na początku każdego sezonu zawsze miałem nadzieję, tak jak i większość kibiców, że akurat ten sezon okaże się mistrzowskim. No, cieszę się bardzo, że przynajmniej na koniec mojego pobytu w tym zespole udało mi się zdobyć to mistrzostwo. Także tym bardziej radość jest ogromna i tak akurat się złożyło, że już nie będę mógł włożyć koszulki mistrza Polski i pomóc kolegom w wywalczeniu awansu do meczów grupowych Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, że sobie poradzą sami. W Legii przewinęło się podczas tych twoich 5 lat tutaj na przy Łazienkowskiej wielu trenerów. Jak oceniasz współpracę z tym duetem, który najprawdopodobniej doprowadzi Legię do tytułu mistrza Polski?
trener Dragomir Okuka i Dariusz Kubicki? Ja myślę, że na pewno bardzo duży udział w wywalczeniu tego mistrzostwa mają trenerzy Kubicki i Okuka. Natomiast nie zapominajmy o poprzednich trenerach, którzy, ja myślę, że większość zawodników tutaj jest to zespół, który w zasadzie dochodzą nowi zawodnicy z każdym sezonem, ale głównie szkielet jest tego zespołu ten sam, który ja tutaj przychodząc był. Także tak jak mówię, no ja każdego poprzedniego roku, gdy zaczynaliśmy grę i walkę o Mistrzostwo Polski, no miałem wielkie nadzieje i zawsze to, zawsze powtarzałem, że ten sezon okaże się tym szczęśliwym i tak jak mówię, dla mnie każdy z trenerów, z którym pracowałem, był, można powiedzieć, osobą szczególną i od każdego się na pewno wiele nauczyłem i myślę, że to zaowocowało tym, że w tym roku cieszę się z mistrzostwa. Mistrzostwa świata tuż, tuż. Czy zdążysz wyleczyć kontuzję i doprowadzić formę do takiej, która będzie satysfakcjonowała trenera Engela? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy się wyleczę. Ja ze swojej strony mogę obiecać, że na pewno robię wszystko w tym celu, żeby przede wszystkim się wyleczyć, a następnie dojść do wysokiej formy i myślę, że oby tylko zdrowie dopisało. Wydaje mi się, że na pewno jeszcze zostało troszkę czasu i formę, którą prezentowałem w poprzednim sezonie, uważam, że jestem w stanie osiągnąć, tak jak wspomniałem, żebym tylko był zdrowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Taki wynik jak teraz, bezbramkowy remis, daje oczywiście ten upragniony punkt Legii, ale przed nami jeszcze 45 minut. 45 minut walki i 45 minut nadziei piłkarzy Wisły. Przenosimy się do Katowic. W Katowicach przypominamy, że bramek również nie było, a ze mną Bogdan Zając, piłkarz, który nie mógł wystąpić w dzisiejszym spotkaniu, nie mógł pomóc kolegom, pauzuje za kartki. Mimo wszystko gra dziś w Wiśle nie klei się, nie kleiła w tych pierwszych 45 minutach. Na pewno nie gramy jakiegoś nadzwyczajnego spotkania, jest to taki typowy mecz w środku pola, dużo walki. Myślę, że może w drugiej połowie ruszymy bardziej zdecydowanie do przodu i uda nam się strzelić jakąś bramkę. Już powietrze z was zeszło, już nie wierzycie w to, że jeszcze teoretycznie macie szansę na tu mistrza Polski. Czy to jest taka bardzo minimalna szansa, prawda? No, na pewno po tym meczu z Legią troszeczkę entuzjazmu nam spadło, no ale jeszcze będziemy walczyć, bo naszym celem jest na pewno walka o tytuł wicemistrza Polski. Póki co zespół Odry Wodzisław w Warszawie dzielnie się broni. Tak, słyszałem, że właśnie nawet posiada przewagę i ma Legia sporo problemów, no ale wiadomo, że nawet wynik remisowy już daje Legii mistrzostwo. Co trzeba w drugiej części spotkania naprawić, aby GKS nie był aż tak groźny? Żeby nie był tak groźny, może nie jest tak groźny, tylko gramy tak może sennie troszeczkę i myślę, że jak tylko przyspieszymy troszkę, zaczniemy grać bardziej piłką, myślę, że sytuacje na pewno stworzą się. A czy w tej fazie, w tej grupie mistrzowskiej nie macie jakiegoś lekkiego kompleksu zespołu GKS-u Katowice? W fazie zasadniczej rozgromiliście ich tutaj 5-1, natomiast w Krakowie było już 1-1. Czy każdy mecz jest inny i nigdy nie można mówić, że ma się kompleksy, czy jakaś drużyna nie leży. Gra się tak, jak dzisiaj przeciwnik pozwala, no i myślę, że jeszcze mecz się nie skończył, jeszcze wszystko przed nami. Piłkarze wychodzą już na boisko. Dziękuję bardzo. My oddajemy głos do Warszawy. Dziś oczywiście grają nie tylko Wisła z GKS-em, nie tylko Legia z Odrą. Spójrzmy na wyniki meczów grupy mistrzowskiej po pierwszych połowach. I tak, Amika wygrywa z Polonią 3-0. Pogoń przegrywa z Ruchem Chorzów 0-1 i oczywiście wyniki spotkań, które oglądamy bez bramek w obu meczach. I przypomnijmy sobie wyniki wczorajszych spotkań w grupie spadkowej. Stomil przegrał z Groklinem 1-2, Krzo wygrało z Radomskiem 2-1, Górnik pokonał Zagłębie 3-1, a Śląsk 1-1 zremisował z Widzewem. Z Ekstraklasą pożegnały się Śląsk i zespół z Olsztyna. I czas na kolejny wywiad. Marcin Rosłoń. Ze mną Andrzej, pseudonim Bosman, jeden z najważniejszych kibiców Legii. Jak przyszykowaliście się do tej fety? No jak widać, doping jest bardzo fajny. Niespodzianki będą po meczu. Chcemy razem fetować mistrza Polski. Myślę, że będziemy się bawili do samego rana. A o wynik raczej jest spokojny. Z tego co wiem, w Katowicach jest wynik 0-0 i to nam też pomoże. A nie boicie się, że tutaj 0-0 to nie jest wynik wystarczający do tego, żeby tę drugą połowę przeżyć w spokoju?
No, z pewnością trochę nerw przeżywamy, ale myślę, że Legia jednak strzeli tą upragnioną bramkę i znowu będziemy po 7 latach mistrzem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To była opinia najważniejszego kibica Legii, Bosmana, a my, zanim rozpocznie się druga połowa, przenosimy się raz jeszcze do Katowic. W Katowicach wszystko gotowe do rozpoczęcia drugiej połowy meczu. Wygląda na to, że zespoły przystąpią do niej w takich zestawieniach, jak kończyły pierwszą odsłonę meczu. Przypomnijmy, że w Kikaisie była jedna zmiana. W trakcie pierwszej połowy Jacka Wysockiego zastąpił Adam Giesa. Ponadto w zespole gospodarzy w ramce Tkor z dwójką Sadzawicki, z dziewiątką Muszalik, numer 4 Janus, z piątką Widów, 11 Andruszczak, z trzynastką Schnauzner, 17 Gajtkowski, 6 Bała, 20 Fierczewski. I drużyna Wisły Kraków to w bramce Sarnat, z czwórką Baszczyński, 6 Głowacki, z numerem 18 Job, 36 Kaliciak, 8 Pater, 11 Kulawik, 7 Moskal, z piątką Kosowski, 21 Frankowski i z dziewiątką Maciej Żurawski. Janusz Białek ze spokojem obserwujący to, jak grają jego podopieczni. Rzeczywiście, no, GKS ma szansę na to, by wygrać ten dzisiejszy mecz. GKS pokazał się z dobrej strony, stworzył więcej sytuacji podbramkowych od piłkarzy krakowskiej Wisły. Między innymi Bała miał bardzo dobrą, świetną sytuację na objęcie prowadzenia. Huśtawka formy piłkarzy Polonii. Dzisiaj do przerwy 3-0 przegrywają we Wronkach. To jest także sygnał dla Katowic do tego, by właśnie powalczyć jeszcze o zwycięstwo. No a krakowianie, pamiętajmy, Amika ma szansę wyprzedzić również Wisłę. I Wisła nie tylko może stracić tytuł mistrza kraju, ale także spaść z drugiego miejsca w tabeli. Ta druga połowa będzie także na tym stadionie niezwykle istotna. Zespół GKS-u uległ dwukrotnie Wiśle w rundzie jesiennej, a już w tej fazie mistrzowskiej postarał się o sporą niespodziankę, remisując w Krakowie. Tutaj jak na razie z pierwszej połowy wygląda na to, że rzeczywiście katowiczanie mogą z drużyną Henryka Kasperczaka powalczyć skutecznie o zwycięstwo. Nie ma Marka Kubisza, mówiliśmy o tym, ale jego partnerzy grają dobrze, na miarę oczekiwań kibiców, dobre nastroje wśród tych, którzy zasiedli na trybunach stadionu przy Bukowej. Około 4000 widzów ogląda to spotkanie. No a my czekamy na to, by rozpoczęła się ta druga połowa meczu. Świetne nastroje fanów katowickiego GKS-u spowodowane dobrą grą powodują, że piłkarze także tutaj po cichu liczą na to, że może uda się w tym prestiżowym meczu pokonać Wisłę i wówczas w ostatniej kolejce przy porażce Polonii, a wszystko na to wskazuje, że czarne koszule przegrają we Wronkach, będzie jeszcze szansa na zajęcie 4. miejsca, no i na udział w europejskich pucharach, ale warunek podstawowy to pokonać krakowską Wisłę. Czy Adam Bała, czy Krzysztof Gajtkowski, czy któryś z innych piłkarzy GKS-u będzie w stanie zaskoczyć krakowian i zdobyć bramkę. Cytowaliśmy Państwu te szanse, które mieli piłkarze GKS-u Katowice, i Janus, i Giesa, i Bała uderzali groźnie z drugiej strony. Właściwie najgroźniej pod bramką GKS-u Katowice było po rzucie wolnym, kiedy dośrodkowywał Kosowski, z trudem bronił Tkocz. Powracamy na stadion przy ulicy Łazienkowskiej. A w Warszawie także nie rozpoczęła się druga część meczu. Pomni tego, co działo się w ostatnich kolejkach tego sezonu zasadniczego, gdy na niektórych stadionach mecze zaczynały się wcześniej, później, zwłaszcza drugie części spotkań. Teraz sędziowie są bardzo uważni. Nie wiemy, co dzieje się we Wronkach, czy też w Szczecinie. Być może tam jest pewne opóźnienie, które sprawia, że i sędzia Kasperkowicz tutaj w Warszawie, i sędzia meczu GKS Katowice Wisła Kraków już dobrych kilka minut trzyma piłkarzy. No muszą czekać na decyzję delegata PZPN-u, on ma te uprawnienia przyznane na następną kolejkę, że od nich zależy, kiedy się mecz rozpocznie, a muszą się zacząć, tak jak powiedziałeś, punktualnie. Ale za chwilę spotkanie już się rozpocznie, druga połowa meczu. Oba zespoły przystępują do gry bez zmian w składach, a więc Odra w bramce Marcin Bęben, numer 26, z dwójką Kościuk, 8 Dudek, 15 Sablik, z piątką Matyja, z szóstką kapitan zespołu Siwik, z siódemką Rocki, 21 Kłus, 17 Jakubowski, 9 Saganowski i z 19 Górski. Legia w bramce Stanew, z numerem 2 Omeljanczuk, z piątką Zieliński, numer 6 Murawski, 4 Jóźwiak, 8 Kucharski, 11 Kiełbowicz, z 14 Bukowicz, z 9 Świtlica, z numerem 18 Magiera i z numerem 22 Sokołowski. Legia Odra 0-0. Taki wynik daje Legii tytuł mistrza Polski, siódmy w historii tytuł mistrza kraju. Legii wystarczy remis w tym meczu, wystarczy zdobyć jeden punkt w ostatnich dwóch kolejkach, by zapewnić sobie tytuł mistrza kraju. Sokołowski.
wcześnie byłoby jednak już teraz przydzielać ten tytuł zespołowi z Warszawy. Bartosz Karwan, gdy udzielał nam wywiadu, mówił to już w takim trybie dokonanym, zostałem mistrzem Polski, cieszę się z tego sukcesu i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze nie, jeszcze jeden punkt trzeba zdobyć, a Odra, podkreślamy, przyjechała tutaj bardzo zdeterminowana. Jak powiedział Jacek Matyja, gramy o punkty dla siebie, ale także mecz z takim przeciwnikiem jak Legia jest dla nas wyjątkowo mobilizujący i adrenalinowy. Jest to postawa godna pochwały, sądzę, że tak należy traktować sport wyśmiowy. Amelianciuk. Z Kiklicami Murawski. Bęben. Magiera wyprzedził Górskiego. Bukowicz. Sibik i Murawski. Sibik bardzo ładnie zagrywa do Ariela Jakubowskiego. Pod karnym jest Rocki, biega także Saganowski. Uwaga! Radosny Stanew. Dobra akcja, szybka. Świetne wyjście Stanewa. Wybieramy piłkarza meczu, przypominamy. Proszę wysłać SMS na numer 7214, a po zakończeniu spotkania dowiedzą się Państwo, kto został najlepszym zawodnikiem tego meczu. Legia Odra. Kościuk do Saganowskiego. Omeljanczuk. Bukowicz. Faul Sablika. Aleksander Bukowicz robi prawdziwą furorę na pozycji ofensywnego pomocnika, chociaż jeśli dobrze będą Państwo przypomną sobie, to on zaczynał sezon jako defensywny pomocnik, albo taki środkowy pomocnik z częścią zadań defensywnych i częścią ofensywnych. To, co demonstrował w poszczególnych meczach, to, co demonstrował w procesie treningowym, przekonało trenera, że najsłuszniej będzie go wystawić jednak tuż za napastnikami, włączającymi się w akcję, rozdzierającymi piłki, decydującymi o wielu akcjach ofensywnych. A okazało się, że Bukowicz dużo widzi i dużo potrafi. Mało tego, nie ma go, piłkę ma dobrze opanowaną, wychodzi w bardzo trudnych sytuacjach, dobrym podaniem i świetnie, szczególnie po własnym podaniu, potrafi wesprzeć akcję. Robert Rymarowicz pytał Aleksandra Bukowicza po ostatnim meczu z Wisłą w Krakowie, czy nie interesowałaby go gra w reprezentacji Polski, bo grał w drużynie narodowej Jugosławii, ale tylko do lat 16. Bukowicz odpowiedział, jestem Jugosłowianinem, mógłbym także grać w reprezentacji Bośni, bo stamtąd też pochodzi część mojej rodziny. O Polsce nie myślę. Marek Jóźwiak. Kościół. Rocki, Jóźwiak. Murawski, Bukowicz, Kucharski, Świtlica, Matyja, Sibik i Kiełbowicz, Jakubowski, Sablik, Dudek i Artur Kościół. Kiedy po rundzie jesiennej Odra Wisła była najlepszym zespołem w kraju, my wybraliśmy drużynę Kanał Plus, najlepszy zespół ligi. Wtedy cała defensywa, Bęben, Kościół, Dudek, wszyscy znaleźli się w naszej drużynie rundy. Potem życie trochę zweryfikowało te sądy. Odra w drugiej części sezonu nie grała już tak dobrze. Szybko spadła z miejsc gwarantujących udział w europejskich pucharach. Groźna sytuacja, znowu stały fragment gry, tym razem dla Odry Wodzisław, na rocznik pola karnego, 3 metry. Liga wycofana po faulu Marka Jóźwiaka na Marku Saganowskim. Obok piłki ustawili się właśnie sam Saganowski i Paweł Sibik. Saganowski z dziewiątką, Sibik z szóstką. Sibik. Nie ma żadnego lewonożnego specjalista rzutów wolnych w drużynie Odry, który mógłby się pokusić o strzał z tej pozycji. A prawonożnym też na nie lepiej wychodzi. Ariel Jakubowski. Saganowski.
Uwaga, dochodzi do piłki Piotr Rocki. Groźna sytuacja. Nie miał jak się złożyć do strzału. Dość trudna piłka, asysta obrońcy. I skończyło to się szczęśliwie autem bramkowym. Sokołowski. Matyja wybija piłkę na... Pogoń zdobywa wyrównującą bramkę. W Szczecinie mamy już remis. Pogoń ruch 1-1. Gol Dariusza Dźwigały. Bukowicz. Jak na razie gole padają tylko na tych stadionach, na których... Nie ma kamer. Nie ma kamer. Kamery są, panie trenerze, będą tak. Wszystkie fragmenty już po meczu. Dopiero. Oczywiście. Przypomnijmy, do przerwy Amika 3-0 prowadzi z Polonią i tutaj mamy w Szczecinie remis 1-1, GKS Wisła 0-0 i Legia Odra także bez bramek. Bęben. Górski. Mamy Jańczuk. Nie bardzo wiadomo, na kogo było to podanie. Kościuk. Pozwolił piłce opuścić boisko. Artur Kościuk, były zawodnik ŁKS-u, były piłkarz Polonii Warszawa. Wodzisławiu przekwalifikowany na ostatniego obrońcę. I Marcin Bęben. Trzy obronione rzuty karne. Był taki okres, kiedy Bęben na trzy karne, jakie mu strzelano w sezonie, miał wszystkie obronione. Magiera, Świtlica. Kościół. Sokołowski. Kucharski. I Dudek. Poradził sobie obrońca Odry. Rocki. Saganowski. Wychodzą z własnej połowy wodzisławianie. Marek Saganowski rozejrzał się, podaje do... No, ani do Sibika, ani do Jakubowskiego. Żaden z zawodników nie zdążył do... Dobre, długie, krzyżowe podanie, zabrakło pół metra. Dobrze Marek myślał, żeby przesunąć grę na drugą stronę boiska. Ariel Jakubowski przed chwilą na Państwa ekranach. Swego czasu, jeszcze kilka miesięcy temu nawet przymierzano go do występów w zespole Legii właśnie. Zawodnik bardzo utalentowany, zdolny, występujący w reprezentacji olimpijskiej, kiedy trenerem był Paweł Janas. Bardzo ciekawy zawodnik. Wodzisławiu szykują się po tym sezonie duże zmiany. Pięciu piłkarzy, których oglądamy dzisiaj na murawie, kończą się kontrakty. Kościuk, Dudek, Matyja, Jakubowski i Górski nie są pewni swojej przyszłości. Nie wiadomo, czy zostaną w Wodzisławiu, czy raczej odejdą. Na pewno odejdzie już także nieobecny dzisiaj Malinowski, który pauzuje za kartki, a który uzgodnił już warunki kontraktu, tak się przynajmniej mówi z ruchem Chorzów. Że znów dojdzie do wielu, wielu zmian w Wodzisławiu, ale panowie Edward Socha i Ryszard Wieczorek pokazali, że potrafią zbudować drużynę. Jacek Magiera faulowany przez Kłusa. Będzie rzut wolny z około 20 metrów od bramki Marcina Bębna. Wejście w nogi, spóźnione wejście Dariusza Kłusa. Potrzebna jest wizyta lekarzy. Jacek Magiera nie podnosi się z boiska. Piłkę już ustawia Tomasz Kiełbowicz. Bo to pewnie on będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Tak, ostatnio zdobywał piękne bramki. Jeszcze raz widzimy przekroczenie. Tak, złapana noga między nogi. Złapał nogę. I rzeczywiście był to bardzo bolesny upadek. Widzę doktora Machowskiego. Nawet dotknął Kłus prawą nogą w piłkę, ale to też nie jest czynnik decydujący. Tak, została ta noga i potem już nie miał praktycznie wyraz ruchu. To i tak oby to się skończyło szczęśliwie. Wygląda jednak, że Jacek Magiera jest poważniej kontuzjowany.
Trener Dragomir Okuka wzywa do siebie pierwszego rezerwowego zawodnika. Biegnie w kierunku ławki rezerwowych, rozgrzewający się wcześniej za bramką Adam Majewski. O właśnie. I Adam Majewski zmieni Jacka Magierę. Mamy już taką informację. Dojdzie do zmiany w drużynie Legii. Zanim jednak ta zmiana nastąpi, Legia grając w dziesiątkę będzie wykonywać rzut wolny. Uwaga. Wukowicz albo Tomasz Kiełbowicz. Kiełbowicz. Mur obrońców Odry. Jeszcze Wukowicz. Murawski. Switlica. Omeljańczuk. Omeljańczuk do Kiełbowicza. Kilka zagrań z pierwszej piłki Legionistów. Kiełbowicz. Wukowicz. Switlica. Kiełbowicz. I Siwik bardzo sprytnie nabił jeszcze napastnika z Jugosławii. Od bramki rozpocznie Marcin Bęben, a to zawodnik, który zmieni Jacka Magierę w roli defensywnego pomocnika, Adam Majewski. Bęben. Murawski, Saganowski. Rzut wolny dla Odry. No, ciężko pracę ma Marek Jubiak. Saganowski jest bardzo aktywny, gra bardzo dobrze. A w Legii zmiana. Jacka Magierę zmienia Adam Majewski. I Odra. Siwik. Murawski. Pierwsze zagranie Majewskiego. Kucharski. Wukowicz. Sokołowski. Majewski. Kucharski. Majewski. Sokołowski. Za daleko wypuścił sobie piłkę. Grę rozpocznie Odra. 0-0 w Warszawie. Czy zmienił się wynik w Katowicach? Edward Durda. W Katowicach także 0-0 i najwięcej emocji. Tutaj parokrotnie decyzje sędziego, który sygnalizował, że na spalonym był Krzysztof Gajtkowski. Kibice mieli inne zdanie. Były to bardzo kontrowersyjne sytuacje. Piłkarze Wisły starają się grać na spalony. Trzy razy zastosowali pułapkę offside'ową. Sędzia podniósł chorągiewkę. Odgwizdał pozycję spalonego. Kiesa, kapitalne uderzenie. Wybijał piłkę Pater. I jeszcze raz zawodnicy z Katowic. Teraz Widuch Gajtkowski walczył tam, ale sędzia uznał, że faulował Mariusza Jopa. GKS gra dalej bardzo agresywnie. Stworzył dwie sytuacje po stałych fragmentach gry. Raz po dośrodkowaniu Muszalika z rzutu wolnego główkował Świerczewski. I po dośrodkowaniu Bały znowu Świerczewski próbował zaskoczyć Artura Sarnata. Mieliśmy jeszcze sytuację, kiedy Gajtkowski był przed polem karnym krakowskiej drużyny. Artur Sarnat wybiegł poza szesnastkę, wybijał pilkę głową. Oczywiście te sytuacje obrazują, że to katowiczanie są aktywniejsi w pierwszym kwadransie drugiej połowy spotkania, które dobiega końca. Teraz z kolei akcja przeniosła się na połowę zespołu gospodarzy. Krakowianie będą wykonywali ten rzut wolny. Ustawia sobie piłkę Grzegorz Kaliciak. No i zobaczymy, czy uderzy bezpośrednio na bramkę Tkocza, czy też rzuci piłkę do kolegów z drużyny. Może do Kosowskiego, może do Żurawskiego. Popatrzmy, już jest sygnalizacja sędziego. Uderzenie piłkarza krakowskiej Wisły. Tam Frankowski próbował przejąć piłkę. Nie udało mu się. Adam Giesa wybija ją poza linię boczną boiska. Trzeba podkreślić bardzo dobrą grę w obronie piłkarzy GKS-u. Bardzo dobry mecz rozgrywa Marek Świerczewski, który wspaniale dyryguje kolegami. I już wyrzut z autu. Baszczyński, świetnie ustawiony Świerczewski, który doskonale radzi sobie w defensywie i także, o czym wspominaliśmy, stara się atakować bramkę Sarnata. A my powracamy na stadion Legii w Warszawie. A w Warszawie rzut rożny dla drużyny z Warszawy. To powtórka akcji sprzed momentu, jak doszło do tego, że będziemy mieli rzut rożny. Dośrodkowywał Tomasz Sokołowski. A teraz przy chorągiewce Tomasz Kiełbowicz. Bęben. Majewski i Siwik. Rocki. Nieprzepisowo powstrzymany przez Adama Majewskiego.
nie ma bramek w Warszawie. Marcin Rosłoń już za chwilę porozmawia z piłkarzem, który zszedł z boiska kilka minut temu, Jackiem Magierą. Byłeś faulowany przed polem karnym, co się stało? Nie wiem dokładnie, który z zawodników, ale dosyć mocno mnie poturbował, wszedł mi w nogę, no skręciłem kolano i podejrzewam, że jest to coś poważnego. Puszka! Ponieważ zaraz po upadku, zaraz po zderzeniu poczułem, jak coś mi chrupnęło w tym kolanie. No nie wiadomo, co jest, lekarz w tej chwili na razie nie jest w stanie powiedzieć, jakiego typu to jest kontuzja, ale po najbliższych badaniach się okaże. Jak słyszymy, na ławce rezerwowych jest bardzo nerwowo. Na boisku gra 0-0, ale czy to wynik bezpieczny? Nie, na pewno nie jest to wynik bezpieczny, ale ja wierzę w chłopaków, wierzę w Legię, że za chwilę strzelimy bramkę i zaczniemy po tej bramce grać zdecydowanie bardziej na luzie, bo widać, że ten mecz bardzo dużo nas kosztuje i gramy za nerwowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słyszeliśmy, co mówił asystent trenera Okuki Dariusz Kubicki do byłego bramkarza Legii Muszyńskiego. Powiedz Piekarskiemu, żeby się rozgrzewał. Nie, w zasadzie to powiedz wszystkim, żeby się rozgrzewali, a nie oglądali mecz. Jest jeszcze paru zawodników na ławce rezerwowych Legii, którzy mogą wejść na murawę. Szalaja, Kaja, Nowak, Piekarski i Wróblewski. Tymczasem jeden z piłkarzy obrony, Marek Saganowski. Po tym zderzeniu z Tomaszem Sokołowskim zostaje na boisku. Marek Saganowski. W maju 96 roku, kiedy miał zaledwie 17 lat i kilka miesięcy, 6 miesięcy, zadebiutował w reprezentacji Polski. Tak, grał rewelacyjnie i był wielką nadzieją polskiego piłkarstwa i potem to, co mają zresztą w wielu klubach na zachodzie Europy, w kontrakty wpisane zawodnicy, co wolno, a czego nie wolno, tragicznie i skończyło to się na szczęście, tak jak się skończyło, że Marek może dzisiaj grać, tragiczny wypadek motocyklowy, który mógł zwiększyć nie tylko jego karierę, ale i życie. I Marek, o ile wiem, w tej chwili już nie używa tego środka lokomocji. Błędy młodości. Marek Saganowski miał wtedy o kilka lat mniej. Zresztą przypominamy, on nadal jest bardzo młodym zawodnikiem. Ma 23 lata. A jakieś doświadczenie już. Grał bardzo poważny mecz. Feyenoord, Hamburg SV to są kluby, przez które przewinął się także Marek Saganowski. Był mistrzem kraju z ŁKS-em. W sezonie 97-98, chociaż w tych decydujących o tytule meczach już nie grał, bo wtedy właśnie miał ten wypadek. Odra jak na razie w dziesiątkę, ale chyba Marek Saganowski za chwilę wróci na boisko. Majewski. Jóźwiak. Prosto do Marcina Bębna. Jakoś nie mają pomysłu legioniści, by zrobić cokolwiek, zaatakować. Przede wszystkim powinni grać zdecydowanie szybciej, więcej akcji, bez przyjęcia piłki, szczególnie tutaj ta supremacja, jak widać, że druga linia Legii nie daje sobie rady z drugą linią zespołu Odry. Teraz był spalony w momencie podania Marek Saganowski, tak. Był za plecami obrońców. Troszkę szybciej powinien arbiter Basztyn wskazać, to sygnalizować. O właśnie, to jest ten moment. Jóźwiak, goni go Simik. Sokołowski i Kłus, bardzo ładnie teraz młody pomocnik Odry, ale potem faulował Tomasza Sokołowskiego. Legia najczęściej stara się właśnie atakować tą prawą stronę, tak, gdzie gra Sokołowski. Bo jednak jest ze słabszy punkt, Kłus gra bardzo ambitnie, ale widać, że brakło doświadczenia, nawet piłki, które wygra, potem ma duże kłopoty z adresowaniem do swoich partnerów. I tutaj jest za mało zdecydowania akcji oskrzydlających i ma Legia bardzo duże kłopoty. Jest w tej chwili Odra równorzędnym przeciwnikiem, mimo przewagi optycznej pozycyjnej Legii. Majewski. Bukowicz, Świetlica, nie przejął piłki Dudek, Sablik, rozpędzają się Rocki i Saganowski, bardzo ładnie teraz Jóźwiak wyprzedził Marka Saganowskiego, Kiełbowicz, Kucharski i Matyja na aut. Tomasz Kiełbowicz, jako jedyny obok Jóźwiaka i Zielińskiego z piłkarzy, których oglądamy na boisku, ma na swoim koncie tytuł mistrza kraju, ale on sięgał po mistrzostwo, zresztą też na tym stadionie, ale z zespołem Polonii Warszawa przed 2 laty. Zresztą boisko przy Łazienkowskiej jest takim szczęśliwym stadionem, jeśli chodzi o tytuły mistrzowskie, ale o tym jeszcze może przyjdzie okazja pomówić, o ile dzisiaj będzie, jeżeli dzisiaj poznamy nowego mistrza kraju.
Na razie wszystko na to wskazuje. Jeszcze 25 minut i Legia będzie mogła cieszyć się z mistrzostwa, chociaż mówią Francuzi, brakuje trochę wisienki na tym torcie, bo gra Legii dzisiaj pozostawia wiele do życzenia. Tak, i chyba Jacek Magiera bardzo ładnie to spuentował. Jednak są zestresowani, są zdenerwowani, bardzo by chcieli. A nie ma tutaj w tej chwili zawodnika, który by tą grę uspokoił, troszeczkę uporządkował. Widać, że więcej jakby uwagi, nawet atakując, poświęcają jednak, że w razie gdyby była strata piłki w grze obronnej, bo to widać. Marek już wie. Sablik, Górski, Zieliński. No i prosto do Artura Kościuka. Mejanczuk, Zieliński, Sablik, Sibik, Sablik i Wukowicz. Murawski lepszy od Sibika, ale faulował przy okazji piłkarza Odry. Sibik zostawił piłkę Kościukowi, sam pobiegł do przodu. To statystyka Pauli, 21-7. Sibik, Kiełbowicz, Majewski. Przejął piłki Stanko Świetlica. A Kościuk zostawia ją Marcinowi Bębnowi. Saganowski. Dobre zgranie do Rockiego. Wraca Sokołowski. Bukowicz. Sokołowski. Murawski do Majewskiego, czterech piłkarzy Legii, czterech zawodników Odry. Dobrze ustawiony Dudek, raz jeszcze Majewski i Bęben. Łapie piłkę. Bukowicz i Górski. Kucharski. Żaden z legionistów nie powalczył już o tą piłkę wybitą przez Cezarego Kucharskiego, chociaż nie opuściła ona boiska. Marcin Bęben teraz, no zgodnie z przepisami, nie musi się spieszyć do momentu, gdy nie złapie piłki w ręce. Tak. Jóźwiak. Świetlica. I znów niecelne zagranie legionistów. Legia jakby starała się tylko i wyłącznie w tej chwili grę kontrolować, wycofuje się. Nie widać tutaj takiej chęci wejścia na troszkę na pressing. Raczej chce tylko skontrolować sobie miejsce położenia piłki i nie chcą zrobić błędu w ofensywie. Z autu drużyna gospodarzy. Siergiej Omeliańczuk, a to Dragomir Okuka i Dariusz Kubicki. Trenerzy Legii. Jeśli miałbym prowadzić nawet i Real Madryt, to wziąłbym Dariusza Kubickiego ze sobą. Takie słowa wypowiedział kiedyś Dragomir Okuka. No to jest miłe, jeżeli tak się ten rodzenże wypowiada. Tym bardziej, że nie mamy najlepszych doświadczeń czytania na nasz mediach. Kto jak komuś zespół przygotowywał, kto jak komu pomaga. Autu Legia, Tomasz Sokołowski. Były piłkarz Odry Wodzisław, trener zespołu Ryszard Wieczorek. Na trybunach kibice wywiesili transparent w ojczystym języku trenera Okuki. No za bardzo nie mogę odczytać pierwszego słowa. W każdym razie ostanice z nama, to zostańcie z nami w każdym razie.
kibice Legii chcieliby by ich upowiedzieć. I trener Okuka pozostali w Warszawie. Na pewno odejdzie Marian Gieras-Simowski, który nie mieści się obecnie w składzie Legii, obrońca, ale o tym też jeszcze nie zdążymy pomówić, którzy zawodnicy odejdą z Legii, a którzy być może ją wzmocnią po tym sezonie. Na razie walczy o piłkę Jóźwiak. Jóźwiak. Wypowiedź zagrywa to Świetlicy, ale ten nie przejął piłki w tempo. Górski. Majewski i Jóźwiak. Jakubowski. Rocki zagrywa piłkę w kierunku Marka Saganowskiego. 72 minuty meczu. Mało podbramkowych sytuacji, jeśli w ogóle jakieś były, panie trenerze, w drugiej części meczu. Tutaj to się mówili teraz, taka dłuższy atak, taki pozycyjny Legii, ale zakończony również przechwytem i próbą szybkiego kontrataku. Jacek Zieliński. Kucharski wychodzi z lewej strony, właśnie Zieliński. Zieliński i Kościuk na aut. Poddenerwowany Zieliński, poprzednio Jóźwiak, który uczestniczył w akcji ofensywnej i starali się wytworzyć przewagę liczebną. Bukowicz. Zieliński. Górski i Bukowicz. Saganowski. Trudno jest odebrać, tylko dobrze zastawia się z nią Marek Saganowski. Wciąż bez bramek w Warszawie. O właśnie, to jest ten moment. Przenieśmy się na chwilę do Katowic. Zobaczmy, czy tam zmienił się wynik meczu GKS Wisła Kraków. Edward Durda. W Katowicach 0-0. Mieliśmy zmianę w Wiśle. W 63 minucie wszedł na boisko Ucze Kalu, zastępując Grzegorza Patera. Mieliśmy także żółtą kartkę dla Marcina Baszczyńskiego, ale nie padł żaden gol. W 68 minucie po rzucie wolnym wykonywanym przez Kaliciaka powstało ogromne zamieszanie przed bramką Katowic. Jednak żadnemu z zawodników Wisły nie udało się posłać piłki w kierunku bramki. I teraz kolejny atak drużyny gości. Oglądamy tylko pod bramkami większe spięcia, gdy są stałe fragmenty gry. GKS kilka razy miał kilka rzutów rożnych. Trzy razy pod rząd piłkę uderzał Muszalik. Jednak nic z tego nie wynikło. Teraz znów Kaliciak, jeszcze jedno wrzucenie. Żurawski, ale był przy nim Marek Świerczewski. Marek Świerczewski, który rozgrywa dzisiaj znakomite spotkanie. Nie wyszedł mu mecz z Amiką Wronki przed tygodniem na tym stadionie. Dziś jednak pokazuje się jako prawdziwy lider zespołu z Katowic. Krzysztof Gajtkowski szarpie, próbuje urwać się tam obrońcą krakowskiej Wisły, no ale jego starania jak na razie nie przynoszą efektu. Wciąż zatem 0-0 i sprawa tego, kto ewentualnie zwycięży w tym meczu, pozostaje absolutnie otwarta. Oddajemy głos na stadion w Warszawie. GKS Wisła 0-0. Wisła nie chce sobie pomóc w ewentualnym zdobyciu tytułu mistrza kraju. Wisła musi zwyciężyć i czekać na potknięcie Legii. Kiełbowicz rzut rożnego. Bramka w Katowicach. GKS Wisła, zmiana rezultatu. A właśnie przed momentem, po tym jak zeszliśmy z anteny, zespół krakowskiej Wisły jeszcze raz zagrał piłkę w pole karne. Przejął ją Tomasz Frankowski i skutecznym uderzeniem pokonał bramkarza Katowic Tkocza. 1-0 zatem dla zespołu Wisły i zobaczmy jeszcze raz tę sytuację. Oglądamy świetne podanie Kaliciaka, diagonalne odegranie Żurawskiego i bardzo dobrze zachował się Frankowski. 1-0 dla piłkarzy krakowskiej Wisły. A więc Wiślacy prowadzą na kwadrans przed zakończeniem spotkania w Katowicach. No i teraz muszą liczyć na uśmiech fortuny, na to, że ewentualnie drużyna z Wodzisławia jeszcze sprawi psikusa Legii, strzeli drużynie wojskowych bramkę. Czy tak będzie? Zobaczymy. Krakowianie objęli prowadzenie w tym meczu ostatniej szansy. Wisła musiała strzelić tego gola. Akurat gdy mówiłem słowa, że nie chce sobie pomóc, już sobie pomogła. Wisła zrobiła to, co miała zrobić. Ale w Warszawie scenariusz wciąż układa się w pomyśli gospodarzy. To ciągle Legia jest mistrzem Polski, bo Legia potrzebuje, przypomnijmy, zaledwie jednego punktu w dwóch ostatnich kolejkach do tego, by wywalczyć siódmy w historii
tytuł mistrza kraju. Gra może jednak na razie nieefektownie, ale bardzo efektywnie, skutecznie. Cały czas starają się regionici kontrolować grę. Spotkać kolejny Marek Zaganowski. 15 minut do końca spotkania. Nie przeprowadzają zmian trenerzy Wieczorek i Okuka. Poza tymi wymuszonymi, przypomnijmy, wszedł na boisko Adam Majewski za kontuzjowanego Jacka Magierę. Bęben. Murawski. Świetlica i Matyja. Majewski do Cezarego Kucharskiego. Do Kucharskiego jest Dudek. Nadbiega także Sablik. Czterech piłkarzy Odry i tylko jeden legionista. To musiało się tak skończyć, jak się skończyło. Tak, starał się Kucharski strącić piłkę. Ale Majewski troszeczkę był spóźniony. Jóźwiak i Sokołowski. Matyja nie ryzykował. Piłkę tak czy inaczej będzie miała Odra. W ostatnich 8 sezonach aż 5 razy mistrza Polski poznawaliśmy na tym stadionie i może było ciekawiej, tylko 2 razy była tym zespołem mistrzowskim Legia. W poprzednich latach i Widzew wygrywał tutaj w tym pamiętnym meczu w 97 roku, przegrywając 0-2, zwyciężył 3-2 i sięgnął po tytuł. A także w 2 ostatnich latach przecież Polonia wygrywała z Legią na tym boisku 3-0. Przed rokiem Wisła pokonała Legię 2-1 i też tutaj w jaskini Lwa niejako wywalczyła tytuł mistrza kraju. I mamy rzut rożny dla Odry. Wodzisław. Znowu przegrupowanie sił. Najwyżsi zawodnicy. I Matyja i Dudek podążają w pole karne. A Sivik egzekutorem. Rozpoczyna się 79. minuta meczu. Wybił piłkę Maciej Murawski. Czwarta bramka we Wronkach i czwarta bramka dla gospodarzy. Drugie trafienie Tomasza Dawidowskiego. Pozostałe gole, przypomnijmy, autorstwa Jacka Dębińskiego i samobójczy gol Dziewickiego. Legia. Stanko Świetlica jest w polu karnym. Cezary Kucharski nie będzie jedenastki, będzie natomiast rzut rożny. To nie jest, szybkość nie jest największym z atutów Stanko Świetlicy. Kościół ratował się po własnym błędzie i taki stracił piłki na połowie boiska. 7 rzut rożny dla Legii. Tomasz Kiełbowicz. Kiełbowicz. Kucharski. Kościół na rzut rożny. Marek Jóźwiak podąża w pole karne, zmiana egzekutora, Sokołowski z tej strony egzekuje. Wdrożny. Sokołowski. Został w bramce bęben, piąstkuje piłkę. Sibik i Majewski. Ręką zagrał Adam Majewski. Marcin Bęben. Pomeriańczuk. Majewski. Bukowicz. Kucharski, obok niego jest Dudek. Ładne z wody Kucharskiego. Podanie do Stanko Świetlicy. Majewski, Bukowicz. I Kościół. Kiełbowicz. Wukowicz z Altu Legia. Kubowski na aut. Tomasz Kiełbowicz.
Świetlica. Stanko Świetlica. Kucharski. Kucharski i Dudek. Rzut rożny. 81. minuta gry. Wzrasta przewaga Legii w tych ostatnich minutach. Już chyba Wodzisławianie trochę podświadomie i coraz bliżej cofają się własnej bramki. I teraz Tomasz Kiełbowicz. Pięciu piłkarzy Legii w polu karnym. Marcina Bębna. Kiełbowicz. Jeśli czegoś... na piłka za wysoko, nie był w stanie w ogóle sięgnąć tej piłki. Jak zwykle zamykający, jak poprzedni rzut rożny, Czarek Kucharski. Marcin Bęben, bramkarz Odry, przy rzutach rożnych, przy tych wrzutkach na przedpole, raczej stara się nie ryzykować, nie wychodzić. Tak, jeśli jego czemuś brakuje, to właśnie centymetrów i warunków fizycznych. Plus to, że go jeszcze blokują na linii zawodnicy i własnej drużyny i legioniści. Saganowski, Zieliński, Matyja. Majewski przewrócił Wojciecha Górskiego. Górski. Saganowskiego wyprzedził Jóźwiak. Jóźwiak jest bardzo skuteczny w tych pojedynkach. Dobrze wyprzedza. Teraz Dudek zrobił to samo w starciu z Kucharskim. Bukowicz, Murawski. Faul Siwika, już szybko wykonany rzut wolny przez Legię. Majewski, Omeljańczuk. Kucharski, Majewski i Ariel Jakubowski. Sokołowski. Faul Kusa. Trafił piłkę jedną nogą, ale drugą już zahaczył nogi Tomasza Sokołowskiego. Dariusz Kłus. Majewski. Sokołowski. No, w tej stronie co trzeba, ale pilnował go Kłus. Mogło też skończyć się źle dla zespołu z Wodzisławia. Sokołowski. Majewski. Sanko Świetlica. Maciej Murawski i Adam Majewski. Bukowicz. Górski. I Legia. Majewski. Świetlica i Kucharski są w polu karnym. Murawski. Omeljańczuk. Kucharskiego wyprzedził Dudek. Jest okazja do kontry dla Odry. I teraz faul Cezarego Kucharskiego na Piotrze Rockim. Będzie zmiana w drużynie z Wodzisławia Śląskiego. Na boisko wejdzie Marcin Nowacki, młody gracz, który niedawno strzelił swoją pierwszą bramkę w lidze. Nowacki zastąpi grającego z numerem 7 Piotra Rockiego. Piotr Rocki schodzi w jego miejsce Marcin Nowacki. Grę rozpoczyna Dariusz Dudek. Sibik. Odegranie od Kusa. Majewski. Wukowicz. Nie układa się gra Legii dzisiaj. To co możemy powiedzieć na pewno. Zapewne jeśli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, to i sami piłkarze i kibice w minutę po, a nawet w sekundy po końcowym gwizdku zapomną już o tym, jaki był ten mecz, a zaczną cieszyć się z tytułu mistrza kraju. Co jednak nie zmienia faktu, że dzisiaj gra się po prostu nie układa. Tak, słabsza dzisiaj dyspozycja. To, co myśleliśmy, że jednak są wyraźnie spięci, zestresowani stawką meczu. Zautokus.
Ameriańczuk. I znów niedokładnie. Odwiedźmy na kilka chwil stadion w Katowicach. Czy zmienił się rezultat meczu GKS Wisła? Edward Urda. Przed chwilą mieliśmy świetną okazję dla zespołu Wisły. Kamil Kosowski, chwilę wcześniej Kazimierz Moskal z 5 metrów z kąta uderzał mocno, ale doskonale obronił tkocz. A to właśnie ta sytuacja, kiedy mogło być przed momentem 2-0 dla zespołu gości. Tu zdecydował się Kamil Kosowski na uderzenie z drugiej linii. Potężne uderzenie, musnęło tylko poprzeczkę. Wcześniej oglądaliśmy bardzo dobre, prostopadłe podanie Tomasza Frankowskiego do Moskala, który uderzył bardzo mocno, jednak świetnie zachował się tkocz. Strzelc z boiska przed momentem Muszalik zmienił go Krzysztof Kmietowicz, wcześniej Umukoro zastąpił Giesę. Piłkarze Katowic mieli dobrą okazję, kiedy to Adam Bała dośrodkował piłkę ostro przed pole karne Wisły, ale tuż nad głową Gajtkowskiego przeleciała piłka. No i zatem wciąż po bramce Tomasza Frankowskiego 1-0 dla zespołu gości. Powracamy na stadion w Warszawie. A tutaj już ostatnie minuty meczu, 87. minuta gry. Wciąż bez bramek na boisku przy Łazienkowskiej. Zieliński i Ariel Jakubowski. Zyskował Kościuk, Adam Majewski. Goni go Sablik, Kucharski przepuszcza piłkę. Nie mógł przejąć ją Majewski. Matyja. Bukowicz. Kiełbowicz. Switlica. Rzut wolny dla Legii. Posłuchajmy, jak to spotkanie ocenia zawodnik Odry Wodzisław, Piotr Rocki. Bardzo głośno na stadionie, piękne fajerwerki przy Łazienkowskiej. Ty niestety musiałeś w tym spotkaniu wystąpić nie na swojej ulubionej pozycji prawej pomocy, a w ataku pod nieobecność Chałubińskiego i Sosina. Jak się grało na tej pozycji? No, myślę, że ciężko się przestawić, bo przeważnie się pracuje przód i tył. Tutaj się gra na dużej świeżości, ale bardzo dobra dzisiaj zestaw w obronie Legii. Tak, nie było dużo sytuacji, może miałem jedną sytuację. Wisła prowadzi 1-0 w Katowicach. Myślisz, że wy jesteście jeszcze w stanie sprawić tutaj niespodziankę? Chcieliśmy po cichu, na pewno nie chcieliśmy tutaj przegrać. Przyjechaliśmy tutaj, nie ukrywając, po remis, bo wiadomo, zaczyna się od 0-0, a myśleliśmy, że może coś wreszcie, coś strzelimy. Wiadomo, Legia była już troszeczkę rozluźniona, mogła nas troszeczkę po prostu odpuścić nam i myślę, że byliśmy w stanie dzisiaj po prostu zagrać dobry mecz na luzie. O nic po prostu nie walczymy. Legia, wiadomo, walczy o mistrza Polski i na pewno go zdobędzie. Lubisz grać w Warszawie? Bardzo miła jest atmosfera tutaj na Legii. Widać, jedna z lepszych chyba i na Wiśle Kraków i na Lechu. Także jest wielką przyjemnością mieć takich kibiców, którzy są zawsze na dobre i na złe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tyle Piotr Rocki. Kibice Legii już zaczęli fetowanie tytułu mistrza kraju, chociaż jeszcze kilka minut pozostało do końca spotkania. I jeszcze kto wie, co może się zdarzyć na boisku przy Łazienkowskiej. Na razie piłkę ma Legia. Jest w pobliżu bramki Marcina Bębna. Żur wolny. Tomasz Kiełbowicz. Rozpoczyna się w tym momencie 90. minuta spotkania. Za chwilę w Legii zmiana. Na boisko wejdzie Radosław Wróblewski, ale wcześniej Kiełbowicz. I Bęben. Majewski. Zablokowany strzał byłego zawodnika Lecha Poznań. Raz jeszcze Marcin Bęben. Kiełbowicz. Faulowany Aleksander Bukowicz. Jacek Zieliński, Bukowicz, Kucharski, faul Sablika i żółta kartka dla defensywnego pomocnika Odry. Za chwilę sędzia techniczny pokaże nam tablicę. Myślałem, że będzie doliczony czas, ale wcześniej jeszcze będzie zmiana. Na boisko wejdzie Radosław Wróblewski, to faul Sablika na Bukowiczu. Z numerem 11 boisko opuszcza Tomasz Kiełbowicz. A zmienia go Radosław Wróblewski, lewy pomocnik za lewego pomocnika. Trener Kuka i Kowicki, silny etat w trakcie Wróblewskiego, ma również wkład w wyniki Legii.
i stąd chyba aplikowana jest ta zmiana. Jacek Zieliński, kupuje Cezary Kucharski. Jeszcze nie ma końca spotkania. Dwie minuty doliczył sędzia, a więc za chwilę rozpocznie się ostatnia z doliczonych minut. Legia o 70 sekund od tytułu mistrza Polski, który uciekał piłkarzom z Warszawy od 7 lat. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz na trybunie honorowej. Jeśli takim wynikiem zakończy się spotkanie, już za kilka minut wręczy tą posrebrzaną paterę, nowe trofeum za tytuł mistrzowski kapitanowi Legii Cezaremu Kucharskiemu. Będą też medale, złote medale dla drużyny, która zajmie pierwsze miejsce w lidze w tym sezonie. Ale jeszcze nie uprzedzajmy faktów. Cezary Kucharski, Sokołowski. Nie doszedł do piłki Wukowicz, goni teraz Sablika i wybija piłkę na aut. Kto by się spodziewał takiego końca sezonu, panie trenerze, jak się przypomni początek rozgrywek, przegrane mecze Legii na starcie sezonu. Tak, i ta krytyka, która spotykała zawodników, trenerów, prezesów tego klubu, ale to jest długi dystans liga. Uwaga, pan Kasperkowicz kończy mecz w Warszawie. Legia zremisowała z Odrą Wodzisław 0-0 i Legia jest nowym mistrzem Polski. Duży entuzjazm, szał radości, ludzie biegają na boisko. Chociaż były prośby, by tego nie robili, bo bramy zostaną otworzone dopiero za mniej więcej 15 minut. Proszono kibiców, by nie wbiegali, no troszkę też poniosły ich emocje, sympatyków Legii. Tak, nie posłuchali Wojtka Hadaja, który teraz stara się uspokoić atmosferę. Chce, żeby opuścili boisko. Będzie moment dekoracji drużyny, która 19 kolejny mecz zakończyła swoim połowicznym, dzisiejszym sukcesem, ale podsumowującym to, co pozwoliło odebrać paterę za tytuł mistrza Polski w 2002 roku. 19 z rzędu spotkanie bez porażki. Posłuchajmy kapitana zespołu Cezarego Kucharskiego. Razem ze mną Marek Saganowski. Panie Marku, nie udało się ograć Legii Warszawa. Chyba teraz jedyne, co możecie zrobić, to złożyć im życzenia z okazji tego. No na pewno składamy życzenia. Myślę, że Legii się to należało, ponieważ grali najrówniej i chyba się im należało. Dla nas jest cenny ten punkt, żeśmy zrobili to na stadionie mistrza Polski. Ale jednocześnie gratulacje należą się Odrze, graliście doskonale w obronie. Próbowaliście również pomimo osłabienia w ataku strzelić tutaj bramkę. No na pewno przyjechaliśmy tutaj i zrobić jakąś niespodziankę. Na pewno dla nas jest to bardzo dużo, żeśmy zdobyli ten jeden punkt.